Synopsis Mahabharata, Księga 11, Streeparwa Księga 11 Mahabharaty, Streeparwa, opisuje pierwszy dzie plus minus po zakoplus minuszczeniu wojny Kaurawów z Pandawami, która przyniosła śmierć wszystkim Kaurawom i pozostawiła przy życiu pięciu braci Pandawów bez potomstwa i bez nadziei na potomstwo, bo wszystkie ich żony mocą broni a świat Thamana stały się bezpłodne. Jedynym ich potomkiem jest nienarodzony jeszcze Pariksit, syna Abhimanyu i Uttary, któremu Kryszna dzięki swej boskiej mocy przywrócił życie. W wojnie tej wyginęła też prawie całkowicie cała kasta wojowników zaangażowana w tę wojnę. W Hastajnapurze jak i w innych królestwach na ziemi pozostały głównie kobiety opłakujące śmierć swych ojców, mężów, braci, synów, wnuków i innych krewnych. Niewidomy król Hastajnapury. Dhritarashtra i jego żona Gandhari stają w obliczu konieczności powitania zwycięskich Pandawów, którzy zabili ich synów i wykonania rytów pogrzebowych dla niezliczonej liczby wojowników poległych na polach Kurukshetry. To oni są najwyższą władzą Pcharatów, którzy przez osiemnaście dni zabijali się nawzajem. Choć wiedzą, że Pandawowie traktowali ich zawsze jak ojca i matkę i że winę za tę wojnę ponoszą ich synowie Kaurawowie. Nie potrafią uspokoić swych serc i uwolnić się od żalu z powodu śmierci swych synów i od gniewu w stosunku do Pandawów. Pandawowie których zwycięstwo wygląda raczej jak przegrana, rozumieją ich uczucia i obawiają się ich gniewu i klątwy. Król kritta wysłuchawszy sprawozdania swego wołanicy, Sandjai z 18 dni bitwy łącznie z nocną masakrą w obozie pandawów, przebywając w swym pałacu ugina się pod wpływem swych emocji i co chwilę traci zmysły. Sandzaja próbuje go uspokoić, przypominając mu. Że to on sam i jego synowie doprowadzili do tej wojny swoimi działaniami i że teraz jego żal nie przyniesie nic dobrego, tylko dalsze nieszczęście. Radzi mu, aby szukał uspokojenia w swej własnej ja ani i wiedzy i zamiast tkwić w niszczącej Ja plus minus rozpaczy przystąpił do realizacji swych królewskich obowiązków i udał się na pola kur aby wykonać dla poległych ryty pogrzebowe widura widząc, że słowa Sanjaji nie zdołały na długo uspokoić Tchritarashtry rozwija rozpoczęty przez niego wątek i poucza niewidomego króla o arudłach cierpienia wcielonej duszy i sposobach uwalniania się od tego cierpienia. Stwórca rządzi wszechświatem poprzez działania żywych istot stwarzając w ten sposób wszechświat, utrzymując go i niszcząc. Każda żywa istota jest jednak sama odpowiedzialna za swe działania i doświadcza ich skutków po śmierci w formie ponownych narodzin. Stwórca wskazał również człowiekowi drogę, jak uwolnić się od skutków własnych działa plus minus i konieczności wiecznych powrotów, obdarowując go jogą i prawem. Mędrzec widzi swój pobyt na ziemi jako drobną część swej drogi w kole życia i wykorzystuje go, aby uwolnić swą duszę od konieczności ponownych narodzin. Wie. Że a rudłem cierpienia duszy są jej własne działania w poprzednim życiu wynikłe z uwikłania w świat zmysłowy. Jeżeli pozostanie dalej uwikłana w świat zmysłowy nie zdoła się uwolnić od tych skutków, lecz jeszcze bardziej się pogłębi. Drogą prowadzącą do uwolnienia własnej duszy od cierpienia jest uwalnianie się od świata zmysłowego poprzez rozwój samokontroli i kierowanie się w działaniu prawością. Prorok Wiasa widząc, że mądre słowa widury nie uwalniają na długo króla Tritarashtry od jego żalu z powodu utarty swych synów, wyjaśnia mu, że, że Abharatów była od dawna zarządzona przez bogów w celu uwolnienia Ziemi od ciężar urodzących się na jej powierzchni demonów i że boskich decyzji nic nie zdoła zmienić. W Duryotkanie narodziło się na Ziemi w swej części bóstwo Kali, uosobienia niezgody, które swymi działaniami miało doprowadzić do tej rzezi kasty wojowników. Jut wiedział o tym, co ma nastąpić od proroka Narady lecz mimo wszelkich swych wysiłków nie zdołał utrzymać pokoju i uniknąć wojny. Wiasa podkreśla, że Pandawowie nie ponoszą za tę wojnę winy i że to Kaurawowie swymi działaniami do niej doprowadzili. Wiasa apeluje do Tkwitarasztry, aby ożywił w sobie ciepłe uczucia do Pandawów, którzy ciągle traktują go jak ojca i są obecnie jego jedynymi krewnymi, pod wpływem tych pouczających mu mędrców który sam zna święte pisma i zboczył poprzednio ze ścieżki prawa z miłości do swego syna Duriothany, przyczyniając się do tej wojny, przystępuje ponownie do realizacji swych królewskich obowiązków i wyrusza w kierunku pola bitewnego Kurukszetry, aby wykonać odpowiednie ryty pogrzebowe. Towarzyszą mu opłakujące śmierć swych bliskich żona Dhritarashtry, Gandhari, matka pandawów Kunti, która w skrytości ducha opłakuje śmierć swego syna Karny, żony Kaurawów i innych wojowników. Do spotkania króla Dhritarashtry z pandawami dochodzi na drodze w kierunku Kurukshetry. Dhritarashtra po rozpoznaniu pandawów ściska z niechęcią Juthishthire, lecz jego gniew rozpala się ponownie z ogromną siłą na myśl o obchimie który zabił jego syna Duryodhane przy pomocy nieuczciwego ciosu, pił krew z piersi jego syna Duhsiasany i swą maczugą zabił jego wszystkich pozostałych synów. Rozgniewany zamierza zmiażdżyć Pchimę swym uściskiem. Kryszna od dawna zna ten jego zamiar i zamiast Pchimy podsuwa niewidomemu królowi do uścisku jego żelazny posąg zrobiony kiedyś na zamówienie Duryodhany. Dhritarashtra niszczy ten posąg raniąc się nim. Jego akt wrogości uwalnia go od jego gniewu i myśl o tym, że zabił Pchimę wypełnia jego serce żalem i rozpaczą. Kryszna widząc, że ten akt agresji oczyścił go z nagromadzonego gniewu, wyjaśnia mu, że nie zabił Pchimy, lecz zniszczył jedynie jego żelazny posąg. Odwołując się do mądrości tchritasztr mówi, że powinien pozbyć się swego gniewu wiedząc, że doprowadził do tej wojny swym własnym postępowaniem i będąc świadomy, że działania Pchimy były aktami sprawiedliwego rewanżu w odpowiedzi na okrutne postępowanie jego synów. Słowa Kryszny uspokajają Tchritarasztrę, który jest ponownie zdolny do traktowania Pandawów po ojcowsku. Tchritarasztra wysyła Pandawów do swej żony Gandhari, której serce jest silnie wzburzone. Pandawowie wiedzą. Że Gandhari swą ascezą zdobyła ogromne siły duchowe i boję się jej klątwy. Prorok Wiasa będąc świadomy emocjonalnego wzburzenia Gandhari przemawia do niej w obronie Pandawów przypominając jej, że jeszcze przed rozpoczęciem wojny odmawiała błogosławie plus minus stwa twierdząc, że zwycięstwo jest zawsze po stronie prawości, a prawość jest po stronie Pandawów. Teraz gdy stało się to, co ona sama przepowiadała nie powinna witać Pandawów klątwą lecz wybaczeniem Gandhari odpowiada że trudno jej opanować wzburzone śmiercią jej synów w serce choć nie żywi złych uczuć do Pandawów i wie że jej synowie mimo swej niegodziwości zdobyli swą heroiczną śmiercią niebo i dotarli w ten sposób do wyższych światów Szczególną urazę budzi w niej myśl o postępowaniu Pchimy i zabiciu Durjothany przy pomocy nieuczciwego ciosu i wypicił krwi duch Shasany. Pchima słysząc jej słowa szuka u niej wybaczenia mówiąc, że mógł pokonać Duryodhana jedynie przy pomocy nieuczciwego ciosu tak jak on pokonał niegdyś. Opowieść 106 Mędrcy swymi mowami próbują uciszyć ból Dhritarashtry. Spis treści 1. Sanjaya radzi chritarasztrze, aby przystąpił do realizacji rytów pogrzebowych zamiast opłakiwać śmierć swych synów. 2. Widura radzi chritarasztrze, aby uciszył swój ból szukając oparcia w swej jaźni i wiedzy. 3. Widura mówi o uwalnianiu się od mentalnego cierpienia poprzez uwalnianie się spod władzy zmysłów i obstawanie przy prawdzie. 4. Widura mówi o poszukiwaniu mokrzy, Wyzwolenia z cyklu ponownych narodzin, jako drodze prowadzącej do szczęścia. 5. Wiasa wyjaśnia Tritarasztrze, że śmierć jego synów była od dawna zarządzona przez bogów. Wiasa rzekł o królu: zniszczenie Pucharatów, Kurów było nieuchronne. Zagłada ta, jak sam słyszałem, została zadecydowana przez bogów. W Duryotkanie narodziło się w swej części bóstwo Kali. Uosobienia niezgody, celem doprowadzenia do powszechnej rzezi. Moje słowa powinny rozproszyć Twój smutek, przywrócić Ci wolę życia i ożywić Twoje ojcowskie uczucie dla Pandawów. 1. Sanjaya Radzi Tritarasztrze, aby przystąpił do realizacji rytów pogrzebowych zamiast opłakiwać śmierć swych synów. Niewidomy król Hastajnapurtharastra po utracie setki swoich synów był jak drzewo pozbawione gałęzi i siedząc na swym tronie milczał władnięty przez żal i niepokój. Obdarzony wielką mądrością Sanjaya zbliżył się do niego i rzekł, o królu, uwolnij się od swego smutku, bo twój płacz niczemu już nie służy. Katastrofa, której mogłeś kiedyś zapobiec, już się stała. Jedenaście armii zostało doszczętnie zniszczonych. Ziemia jest zdewastowana i opustoszała. Królowie z różnych stron świata polegli na polu chwały. Nadszedł więc teraz czas na wykonanie odpowiednich rytuałów pogrzebowych dla twych synów, krewnych i przyjaciół. Tchritarashtra rzekł, Osandzaja, uginam się pod ciężarem spotykającego mnie nieszczęścia. Pozbawiony wszystkich synów. Doradców i przyjaciół będę się teraz do końca mych dni błąkał po świecie tonąc w smutku. Zniedołężniały, bez krewnych i przyjaciół jestem jak ptak bez skrzydeł. Cóż mi teraz przyjdzie z życia? Bez królestwa i wzroku jestem jak księżyc pozbawiony całego swego splendoru. Jakże żałuję, że nie słuchałem rad parasiuramy, wiasy, narady i pchiszmy. Odrzuciłem też rady Kryszny który w obecności wszystkich królów rzekł, od Chritarasztra, niech twój syn zachowa królestwo. Oddaj jednak pan Dawom pięć wiosek, o które proszą. Jakże wielką cenę muszę teraz płacić za odrzucenie jego rady. Dlaczego moje serce jest twarde jak kamień i nie pęka na wieść o śmierci moich synów? Utrata wszystkich krewnych, przyjaciół i sprzymierzeńców musiała od dawna być moim przeznaczeniem. Z całą pewnością w swym poprzednim życiu popełniłem jakieś straszliwe grzechy, za które zarządzeniem stwórcy muszę teraz płacić tak wielką żałobą. Czy na całej ziemi można znaleźć człowieka równie straszliwie doświadczonego przez los? Cóż mi pozostało poza udaniem się do lasu w poszukiwaniu drogi prowadzącej do regionów Brachmy? Sanjaja rzekł, o królu, uwolnij się od swej rozpaczy. Znasz przecież doskonale nauki wet i treść różnych świętych pism, które takiego żalu nie pochwalają. Słuchałeś także opowieści mędrców o królu szyndżali, który opłakiwał śmierć swego syna. Swym żalem jedynie ranisz swych synów, którzy zginęli heroiczną śmiercią wojownika zdobywając niebo. Ty sam swymi uczynkami doprowadziłeś do tego, co się stało. Gdy twój syn Duryodhana popadł w typową dla młodości pychę, ulegałeś jego naciskom nie słuchając rad tych, którzy mieli na uwadze twoje dobro. Z zawiści i rządzy posiadania królestwa nie robiłeś tego, co było faktycznie dla ciebie korzystne. Twoje własne rozumowanie raniło cię jak ostry miecz i swym postępowaniem sprzyjałeś niegodziwcom. Twój syn Duryodhana miał za swych doradców duch się o grzesznej duszy. Karne i sia i w swym działaniu nie brał pod uwagę mądrych rad Pχiszmy, Ganthari, Widury, Krypy, Kryszny, Narady i innych mędrców. Swym własnym zachowaniem z całego świata uczynił swego wroga. Choć był bardzo odważny, charakteryzował się pychą i niewielką wiedzą. Był nienasycony, knombrny, nikczemny i zawsze pragnął wojny. O królu, ludzie, którzy zdobyli wiedzę, nie załamują się pod wpływem żalu. Twoi synowie chcieli wojny i ignorowali prawo. W konsekwencji swych czynów zostali w końcu zniszczeni, a ich wrogowie zdobyli sławę. Ty sam, choć zajmowałeś najwyższą pozycję w królestwie, nie potrafiłeś tej wojnie zapobiec. Byłeś niezdolny do wykonania stojących przed tobą zadań i nie potrafiłeś zachować właściwej równowagi. Darząc Duriotany, miłością, robiłeś to, co mogło go zadowolić i teraz za to pokutujesz. Człowiek od samego początku powinien wybierać właściwą linię postępowania, aby nie musiał później żałować tego, co już uczynił. Zamiast poddawać się teraz żalowi, podejmij swe królewskie obowiązki. Folgowanie własnej rozpaczy nie przynosi nic dobrego, lecz jest przeszkodą w zdobywaniu przedmiotów, które są nam drogie ci, którzy toną w żalu tracą swą szansę na zbawienie czyż nie jest głupcem ten kto opłakuje swe rany od rozżarzonych do czerwoności węgli które sam schował w fałdach swych sukni to ty sam i twoi synowie swymi słowami rozniecaliście ogień w pandawach a wasze zawistne działania były jak wlewany do ognia tłuszcz ogień ten wybuchnął w końcu swymi płomieniami konsumując twych synów jak lecące wprost do ogniaćmy spłonęli w ogniu ich strzał za późno na łzy. Łzy takie jak twoje jedynie rają umarłego, z którego powodu są wylewane. Zniszcz swój żal przy pomocy wiedzy i nie trać ducha, znajdując oparcie w sile swej własnej jaźni. 2. Widura radzi Tchritarasztrze, aby uciszył swój ból, szukając oparcia w swej jaźni i wiedzy. Mimo mądrych słów Sanjayi król Dhritarashtra odchodząc nieomalot od zmysłów osunął się ze swego tronu na pałacową posadzkę. Widura chcąc uciszyć jego ból i wesprzeć słowa i rzekł, o królu, dlaczego w swej rozpaczy rzucasz się na ziemię? Powstań, szukając oparcia w swej jaźni i wiedzy. Wszystko, co narodziło się, umiera. Wszystko, co wznosi się w górę, upada, a zjednoczenie kończy się separacją. Niszczyciel niszczy zarówno herosa, jak i tchórza i nikt nie zdoła uniknąć śmierci, gdy nadejdzie na to właściwy czas. Wszystkie żywe istoty najpierw nie żyją, potem żyją przez jakiś czas i potem znowu nie żyją. Po co z tego powodu rozpaczać? Rozpaczani nie ożywi zmarłego, ani nie przyniesie śmierci rozpaczającemu. Skoro taka jest natura świata, po co poddawać się smutkowi? Śmierć nikogo nie wyróżnia i przychodzi nawet do bogów, niszczy wszystkie żywe istoty, jak wichura, która wyrywa z ziemi kępki traw. Wszystkie żywe istoty, jak kupiecka karawana, zmierzają do tego samego miejsca przeznaczenia. I skoro śmierć zabiera wszystkich, jakie znaczenie ma to, kogo zabierze najpierw? Obowiązkiem wojowników jest walka i bohaterska śmierć. Unikając walki nie zdołaliby zachować życia. Nie opłakuj więc swych synów, którzy zrealizowali swój obowiązek i swą heroiczną śmiercią zdobyli niebo. Czy jest jakiś powód do rozpaczy w tym, że będąc najpierw niewidzialni i przybywając na ziemię z nieznanego regionu, stali się ponownie niewidzialni? Nie należeli do ciebie tak, jak i ty nie należysz do nich. Po co rozpaczać z powodu ich zniknięcia dla kogoś? Kto ginie w walce? Indra przygotowuje region, gdzie spełnione są wszystkie jego życzenia. Składanie ofiar. Dobroczynność. asceza i uczenie się nie doprowadzą człowieka tak szybko do nieba jak śmierć na polu bitewnym. Walczący herosi wlewają libacje w formie swych strzał do ognia ofiarnego, który przybrał formę ciał wroga i sami muszą znosić libację strzał laną na nich przez wroga. Dla wojownika nie ma lepszej drogi prowadzącej do nieba niż pole bitewne. Wszyscy twoi synowie byli wielkimi wojownikami i oddając w walce swe życie osiągnęli stan szczęśliwości. Nie należą do tych, których powinniśmy opłakiwać. Zamiast rozpaczać, zanurz się w swej własnej jaźni i w niej szukaj uspokojenia. Nie pozwól sobie na w rozpacze i zaniechanie wszelkich działań. Nie jesteś na tym świecie jedynym ojcem. Każdego dnia rodzi się tysiące powodów do smutku i lęku. Tylko ignorant im się poddaje, podczas gdy mędrzec zawsze pozostaje wobec nich obojętny. Czas nie żywi do nikogo ani miłości, ani nienawiści. Wszyscy tak samo podlegają jego wpływowi. Powoduje on zarówno wzrastanie, jak i niszczenie wszystkich żywych istot. Czas nigdy nie śpi i nikt nie zdoła go pokonać. Młodość, piękno, życie posiadłości. Zdrowie i towarzystwo przyjaciół nie są czymś niezmiennym i dlatego mędrzec nigdy ich nikomu nie zazdrości. Nie warto płakać nad tym, co jest nieuniknione. Osoba oddająca się rozpaczu może zniszczyć samą siebie, lecz jej żal się przez to nie zmniejszy. Widura kontynuował, o królu, jeżeli czujesz, że twoja rozpacz staje się zbyt wielka, walcz z nią, nie pozwalając sobie na nią. Niepozwalanie sobie na rozpacz jest na nią lekarstwem. Pozwolenie sobie na nią na pewno jej nie osłabi. Tylko ludzie o niewielkiej wiedzy pozwalają sobie na rozpacz, bo ich serce nie nastawiło się na branie pod uwagę w swym działaniu prawa, zysku i przyjemności. Pozwalanie sobie na rozpacz gwarantuje bowiem klęskę w realizacji własnych celów. Bo ten kto rozpacza zapomina o tych trzech głównych celach życia, którymi są prawość Zyski i przyjemność. Pozostaje nienasycony, oszołomiony przez nadmiar zmienności, zależny od posiadanych dóbr. Należy zniszczyć mentalne cierpienie przy pomocy wiedzy, tak jak chorobę ciała niszczy się lekarstwem. Wiedza posiada bowiem taką moc, na mędrca zmienność nie ma wpływu, lecz głupcowi nigdy nie pozwoli na zdobycie spokoju duszy. Działania wykonane w poprzednim życiu podążają za człowiekiem i towarzyszą mu. Cokolwiek on czyni. Doświadcza on owocu swych czynów, rodząc się ponownie w fizycznej formie, do której pasuje jego akt. Własna jaźń jest dla danej osoby zarówno jej przyjacielem, jak i wrogiem. Jest ona świadkiem wykonywanych przez nią złych i dobrych czynów. Z dobrych uczynków rodzi się szczęście, ze złych uczynków niedola. Każdy zawsze doświadcza owocu swych własnych czynów i dlatego osoba która zdobyła wiedzę nigdy nie to nie w grzesznych potwornościach własnych czynów, które niszczą same korzenie szczęśliwości. 3. Widura mówi o uwalnianiu się od mentalnego cierpienia poprzez uwalnianie się spod władzy zmysłów i obstawanie przy prawdzie. Tchritarasztra rzekł, o Widura, twoja mowa jest jak balsam na moje rany. Wyjaśnij mi jak mędrzec uwalnia się od mentalnego cierpienia zrodzonego z ukazania się zła i utraty przedmiotów które są mu drogie. Widura rzekł: O królu, mędrzec zdobywa spokój umysłu przy pomocy środków, dzięki którym unika doświadczania zarówno smutku, jak i radości. Wszystkie przedmioty tego świata, które wywołują w nas radość lub smutek, są efemeryczne. Świat materialny jest bowiem jak drzewo bananowe, któremu brak siły wytrwania. Rozumowanie głupca jest bez przerwy wprowadzane w błąd przez te przedmioty. Zazdrości on innym pozycji lub rangi zapominając, że dla śmierci nie ma różnicy między mądrym i głupim, bogatym i biednym. Mędrzec natomiast wie, że ciało człowieka jest jedynie domem, w którym zamieszkuje dusza, bycie, i ulega zniszczeniu, podczas gdy zamieszkujące je wcielone bycie jest wieczne. Zmienia ono swe ciało tak jak człowiek ubranie. Porzuca zużyte ciało i rodzi się ponownie na tym świecie w nowym ciele. Zarówno powodzenie, jak i niedola, której poszczególne osoby doświadczają w czasie swego życia na ziemi. Są owocem ich własnych działań w poprzednim życiu i bez względu na to, czy chcą tego, czy nie, muszą dźwigać ten ciężar, który sami włożyli na swe barki. Ciała wcielonego bycia są jak gliniane naczynia na kole garncarza. Niektóre ulegają zniszczeniu jeszcze w łoni matki, inne zaraz po narodzinach, a jeszcze inne po upływie miesiąca w średnim wieku lub dopiero w starości. Żywe istoty rodzą się i ulegają zniszczeniu odpowiednio do swych działań realizowanych w ich poprzednim życiu. Skoro taki jest porządek świata, po co opłakiwać tych, co umarli? Tak jak pływak zanurza się i włania na powierzchni wody, tak żywa istota zanurza się i włania w strumieniu życia. Ignoranci cierpią i ulegają zniszczeniu w wyniku swych własnych działań podczas gdy mędrcy, poznawszy prawdziwą, efemeryczną naturę wyglądu żywych istot w doczesnym świecie, kroczą ścieżką prawości, pragnąc dobra wszystkich żywych istot i osiągają ostatecznie to, co najwyższe. Król Tkrytarasztra rzekł, O widura, jak mógłbym poznać to, co jest na tym świecie niewidoczne i nieznane? Widura rzekł, O królu, Pozwól, że opiszę ci całość działania żywej istoty, rozpoczynając od momentu poczęcia. Na początku żyje ona w mieszance krwi i życiowych płynów, gdzie stopniowo wzrasta. Po pięciu miesiącach przybiera swój kształt, stając się płodem o rozwiniętych kończynach, który żyje w krańcowo nieczystym miejscu, pokryty ciałem i krwią. Następnie, cierpiąc rozmaite niedole, dzięki działaniu wiatru odwraca się nogami ku górze, a głową ku dołowi skierowaną ku szyjce macicy. W końcu, na skutek skurczów, macicy wydostaje się na zewnątrz, obarczona rezultatami swych działań w poprzednim życiu. Gdy tylko ujrzy światło dzienne na spotkanie z nią, spieszy rozmaite zło. Nieszczęścia ciągną do niej, jak głodne psy do kawałka mięsa. Atakują ją różne choroby. Poznaje też różne grzeszne praktyki. Gdy porusza się po ziemi, zakuta w kajdany zmysłów, które kuszą ją słodkimi przedmiotami, takimi jak kobiety czy bogactwo, uwięziona przez niej w doczesnym świecie, nie znajduje na Ziemi szczęścia, popełnia czyny, których owoce będzie musiała spożyć w swym następnym wcieleniu. Osoba, która nastawiła swe serce na refleksję, może uratować swą duszę przed kolejnym powrotem na Ziemię. Jednakże ten, kto pozwala kierować się swym zmysłom, zapomina, że śmierć już na niego czycha i że ten wysłannik niszczyciela na pewno go zniszczy. Gdy przyjdzie na to odpowiedni czas. Będąc we władzy swych zmysłów i obciążony w momencie urodzenia przez dobro i zło, które uczynił w poprzednim życiu, raz jeszcze pozostaje obojętny wobec swych działań, które skazują jego jaźń, dusze na dalsze cierpienie. Cały ten świat jest oszustwem stworzonym przez zmysły i znajduje się we władzy zawiści i nienasycenia, poszczególne osoby pozbawione rozumienia przez zawiść. Gniew i lęk nie znają swej własnej jaźni. Niektórzy, ciesząc się wysokim urodzeniem, pogardzają tymi, którzy im pod tym względem nie dorównują, pyszniąc się własnym bogactwem, pogardzają biednymi. Ludzie często uważają innych za ignorantów i rzadko zastanawiają się nad sobą, innym przypisują winę i nigdy nie próbują ukarać samych siebie. Jaką wartość mają jednak te różnice, skoro wszyscy? Bogaci i biedni, mądrzy i głupi, wysoko i nisko urodzeni, szanowani i pogardzani, idą w końcu do miejsca umarłych i uwalniając się od swego ciała, uwalniają się tam od niepokoju zrodzonego przez zmysły. Przeto kto pozostaje, aby się wyróżniać, skoro ostatecznie wszyscy legną w ten sam sposób w krematorium? Przeto po co tracić rozum, pragnąc się nawzajem okłamywać? Najwyższy cel osiąga ten, kto wiedząc o tym wszystkim ze świętych pism lub słysząc o tym od mędrców, przybywając w tym niestabilnym świecie życia od najmłodszych lat wytrwale praktykuje prawość. Obstając przy prawdzie osiągnie wyzwolenie. 4. Widura mówi o poszukiwaniu mokrzy, wyzwolenia z cyklu ponownych narodzin, jako drodze prowadzącej do szczęścia. Król Dhritarashtra rzekł, o Widura, powiedz mi wszystko. Co należy wiedzieć o nieznanym do końca terenie prawości? Widura rzekł o królu, po oddaniu należnych honorów samostwarzającemu się spełnię twą prośbę i opowiem ci, jak mędrcy opisują teren życia żywej istoty. Posłuchaj opowiadanej przez nich przypowieści. Pewien bramin żyjący w szerokim świecie, to znaczy zarówno w tym jak i w tamtym świecie, znalazł się pewnego dnia w nieprzystępnym lesie pełnym drapieżników. Widoczne wszędzie lwy i zwierzęta przypominające słonie koryczały. Las był tak przeraźliwy, że mógłby przerazić nawet Boga umarłych jamę. Serce Bramina zaczęło głośno bić i włosy zjeżyły mu się na głowie z przerażenia. Błąkając się po lesie szukał jakiegoś miejsca, gdzie mógłby się schronić. Choć biegł jak szalony pragnąc uniknąć spotkania z drapieżnikami, nie udawało mu się uwolnić od ich obecności. Nagle dostrzegł, że cały ten las jest otoczony przez sieć i dostrzegł również przeraźliwą kobietę trzymającą ten las w swych rozwartych ramionach. Wokół lasu zgromadziły się także liczne pięciogłowe węże o przeraźliwych kształtach, wielkie jak ściana skalna i sięgające nieba. W lesie tym znajdował się ogromny dół krawędziach porośniętych przez liczne twarde pnącza i zioła. Bramin biegając po lesie w popłochu wpadł do tego dołu. Spadając, zaplątał się w splątany ze sobą pnącza i zawieszony na nich wyglądał jak wielki owoc drzewa chlebowego. Zawisł głową w dół i nogami w górę. Wisząc w tej niewygodnej pozycji wewnątrz dołu, dostrzegł z przerażeniem potężnego węża, a u jego krawędzi gigantycznego słonia w ciemnym kolorze o sześciu twarzach i dwunastu kopytach. Inne zwierzęta również zbliżały się do tego dołu porośniętego pnączami i ziołami. Na krawędzi dołu rosło drzewo o rozłożystych gałęziach, wokół których błąkały się liczne pszczoły o przeraźliwych formach, zajęte wypijaniem miodu ze znajdującego się tam plastra, wokół którego roiły się w wielkiej ilości. Pragnęły bez końca smakować miodu, który, choć uważny za słodki przez wszystkie żywe istoty, przyciąga do siebie uwagę jedynie dzieci. Zgromadzony w plastrze miód wytryskiwał i opadał na dno dołu licznymi strumykami. Zawieszony na pnączach bramin chwytał je w usta. Nie mógł jednak zaspokoić nimi swego pragnienia i nienasycony chciał pić więcej. Choć znajdował się w tak krańcowym położeniu, życie w tym lesie nie straciło dla niego wartości. Ciągle miał nadzieję na jego kontynuowanie. Choć ze wszystkich stron groziło mu niebezpieczeństwo, Liczne czarne i białe szczury podgryzały korzenie drzewa, na krawędzi dołu gromadziły się drapieżne bestie, w dole siedział przeraźliwy wąż i cały las był otoczony siecią. On ciągle nie tracił nawet na moment nadziei na kontynuowanie życia. Słuchając tej opowieści król Thry Tarasztra zawołał: O widura, jakże wielkiej niedoli doświadczał ten człowiek i jakże bolesny był jego tryb życia. Skąd wzięło się w nim jego przywiązanie do życia i skąd mogłoby przyjść do niego szczęście? Gdzie znajduje się ten region, w którym on przebywał? W jaki sposób ten nieszczęsny człowiek mógł uwolnić się od panicznego strachu płynącego z wszystkich tych zagrożeń? Chciałbym uczynić wszystko, aby mu pomóc. Głęboko mu współczuję, widząc, jak trudno mu znaleźć jakiś sposób ratunku. Widura rzekł, o królu, mędrcy którzy poznali drogę prowadzącą do Mokszy, wyzwolenia z cyklu ponownych narodzin, cytuję opowiedzianą ci przeze mnie przypowieść z uśmiechem. Ten, kto zrozumie ją właściwie, będzie wiedział, jak osiągnąć szczęście w życiu pośmiertnym. W tej przypowieści szeroki świat jest terenem życia żywej istoty w sensie ogólnym, zarówno w tym, jak i na tamtym świecie, znajdujący się w tam nieprzebyty las, w którym znalazł się bramin. Jest ograniczoną przestrzenią jego życia na ziemi. Zamieszkujące ten las drapieżne zwierzęta to czyhające na danego człowieka choroby. Zamieszkująca ten las kobieta gigantycznych rozmiarów jest opisywana przez mędrców jako zniedołężnienie, które niszczy kolor i piękno. Wielki dół jest alegorią ciała zamieszkiwanego przez ucieleśnione bycie. Wielki wąż mieszkający na jego dnie to czas, który niszczy ciała wszystkiego, co wcielone. Czas to uniwersalny niszczyciel. Pęk pnączy rosnących na krawędzi tego dołu, na których bramin zawisł głową w dół, reprezentuje pragnienie życia pielęgnowane przez każdą żywą istotę. Słonie o sześciu twarzach, który zbliżył się do krawędzi dołu, reprezentuje rok. Jego sześć twarzy to sześć pór roku, a dwanaście kopyt to dwanaście miesięcy. Węże i szczury podgryzające korzenie to płynące dni i noce. Które systematycznie skracają okres życia żywej istoty. Pszczoły reprezentują nasze własne pragnienia. Spadające do dołu krople miodu reprezentują przyjemność płynącą z zaspokojenia pragnień, której człowiek wiecznie szuka. Mędrzec wie, że bieg życia jest właśnie taki, jak przedstawiony w tej przypowieści i dzięki tej wiedzy niszczy jego okowy. Król Dhritarashtra rzekł: o widura. Ty znasz prawdę i jakże wspaniałą przypowieść mi opowiedziałeś. Opowiadaj dalej. Widura rzekł o królu, posłuchaj więc, co mam do powiedzenia na temat rozumowania, dzięki któremu mędrzec uwalnia się od przywiązania do doczesnego świata i konieczności ponownych narodzin. Mędrzec, który zna święte pisma, opisuje bieg życia jako długą drogę i porównuje cykl życia z jego wszystkimi trudnościami do lasu. Żywe istoty. Ruchome i nieruchome muszą ciągle powracać na ten świat, i tylko ten, kto zdobył wiedzę, potrafi się uwolnić od tych wiecznych powrotów. Choroby fizyczne i umysłowe atakują śmiertelnika jak drapieżne bestie. Jeżeli uda mu się ich uniknąć, zniszczy go niszczące całe piękno zniedołężnienie. Ignorant, który pogrążył się w trzęsawisku przez uleganie przedmiotom swych zmysłów, które kuszą go dźwiękiem, formą. Dotykiem lub zapachem tkwi tam nie mając niczego, co mogłoby go stamtąd wyciągnąć. W międzyczasie upływają lata, pory roku, miesiące, dni i noce obdzierając go z jego piękna i redukując wyznaczony mu okres przebywania na ziemi. One wszystkie są wysłannikami śmierci, lecz ignorant nie potrafi ich w ten sposób zobaczyć. Jest nimi zasmucony i traktuje je jak zło. Lecz nie dostrzega i nie odczuwa niepokoju z powodu innego rodzaju drapieżnika, którym jest jego własne działanie. Mędrzec twierdzi, że Pan Świata sprawuje władzę nad żywymi istotami poprzez ich działania. Ciało żywych istot jest rydwanem, ożywiająca zasada, jaźń jest woźnicą tego rydwanu, zmysły są ciągnącymi ten rydwa a nasze działania i rozumienie są lojcami. Ten kto daje się ciągnąć koniom zmysłom powraca na ten świat w niekończącym się cyklu ponownych narodzin. Jednakże ten, kto zdobył samokontrolę i kontroluje je przy pomocy swego rozumienia wyzwala się z tego cyklu wiecznych powrotów. Ci, którzy nie dają się ogłupić przez zmysły w czasie wędrówki po tym kole życia, które porusza się jak zwykłe koło, faktycznie uwalniają się od cyklu ponownych narodzin. Człowiek powinien sam troszczyć się o to, aby uwolnić się od obowiązku ponownych urodzeń. Nie można pozostawać w tej sprawie obojętnym, bo obojętność prowadzi do ponownych narodzin. Spokój zdobędzie ten, kto osiągnął kontrolę nad swymi zmysłami, pokonał swój gniew i zawiść, pozostaje nasycony i zawsze jest prawdomówny. Ciało jest nazywane rydwanem Boga umarłych jamy. Fakt ten oszołamia kogoś takiego jak ty. Kto nie zdobył jeszcze pełnej wiedzy. Taki człowiek doświadczy nieszczęść podobnych do twoich. Nieszczęścia takie jak utrata królestwa, synów, krewnych i przyjaciół dotykają bowiem tych, którzy są ciągle jeszcze pod wpływem rządzy. Należy zastosować lekarstwo rozumienia, aby uleczyć się ze swego smutku. Zdobywszy lekarstwo, jakim jest mądrość, które jest równie skuteczne jak trudne do zdobycia. Zdoła się zniszczyć tę poważną chorobę, którą jest rozpacz i smutek. Odwaga, bogactwo i życzliwi przyjaciele nie potrafią człowieka z tego uleczyć równie skutecznie jak samokontrolująca się dusza. O królu, ćwicz się w samokontroli. Unikaj ranienia innych. Bądź przyjazny wobec wszystkich żywych istnieni i zachowuj się pobożnie. Samokontrola, wyrzeczenie i dbałość są nazywane trzema ogierami bramina. Ten kto prowadzi redwan swej duszy ciągniony przez te trzy ogiery, gdzie lejce są dobrym zachowaniem i prowadzi go pozbywszy się lęku przed śmiercią, dotrze do świata Brachmy. Osoba, która nie zraniła nigdy żadnej żywej istoty, udaje się do najwyższego regionu zamieszkałego przez Wisznu. Owoc, który przynosi unikanie ranienia każdej żywej istoty, jest nie do osiągnięcia przez składanie ofiar czy ascezę. Wśród wszystkich rzeczy nie ma niczego, co miałyby większą wartość od jaźni. Żadna żywa istota nie lubi śmierci. Współczucie należy się więc każdej żywej istocie. Ci, którzy są obdarzeni wadami i uwikłani w sieć swego własnego braku rozumienia, są grzesznikami skazanymi na niekończący się cykl ponownych narodzin, podczas gdy mędrzec, który zdobył wiedzę, uwolni się od tego cyklu, osiągnie mokrze i połączy się z brachmanem. 5. Wiasa wyjaśnia Dhritarashtrze, że śmierć jego synów była od dawna zarządzona przez bogów. Król Dhritarashtra słuchał słów Widury w wielkim skupieniu, jednakże cierpienie wywołane utratą wszystkich synów nie opuściło go na długo i po chwili omdlał ponownie osuwając się ze swego królewskiego tronu na pałacową posadzkę. Wiasa, Widura i Sanjaya, jak i czekający na każde jego wezwanie służący cieszący się jego zaufaniem, skrapiali go wodą. Wachlowali wachlarzami z liści palmowych i delikatnie klepali po twarzy. Odzyskawszy przytomność, ponownie zasiadł na tronie, lecz będąc ciągle pod wpływem straszliwego żalu, nie mógł powstrzymać swych łez. Wołał. Hańba ludzkiemu sposobowi istnienia. Hańba ludzkiemu ciału. To w nim ma źródło niedola doczesnego życia. Człowiek doświadcza straszliwego bólu po utracie swych synów, krewnych i bogactwa który spala jego członki i niszczy jego rozum. Sam woli umrzeć niż żyć. Tylko moja własna śmierć może uwolnić mnie od mojego cierpienia. Po wypowiedzeniu tych słów uginając się pod ciężarem swego bólu zamilkł i siedział przez chwilę w milczeniu. Prorok wiasa widząc go w takim stanie rzekł, o królu, mądry widura, który wie wszystko, próbował swą mową przynieść ci spokój. Posłuchaj też tego. Co ja mam do powiedzenia? Poznałeś święte pisma, jesteś mądry i potrafisz zrozumieć prawo. Nic, co należy wiedzieć, nie jest tobie nieznane. Znasz efemeryczność przedmiotów podlegających śmierci. Dlaczego więc opłakujesz śmierć swych synów, skoro wiesz, że świat życia jest niestały i że ten, kto się narodził, na pewno umrze? Sam byłeś świadkiem tego jak powiązanie faktów przyniesione przez czas uczyniło z Twego Syna przyczynę i stworzyło tę wrogość. Zniszczenie pcharatów, kurów, było nieuchronne. Nie opłakuj więc tych herosów, którzy swą bohaterską śmiercią zdobyli niebo. Nikt, choćby nawet bardzo się starał, nie potrafi zmienić biegu wydarzeń wytyczonego przez przeznaczenie. Dowiedz się że jak sam słyszałem, zagłada ta została zadecydowana przez bogów. Ucisz swój umysł, słuchając mojej opowieści. Pewnego dnia, nie odczuwając żadnego zmęczenia, udałem się na dwór króla bogów Indry, gdzie zebrali się wszyscy mieszkańcy nieba. Przybyli tam również niebiańscy mędrcy z naradą na czele i Ziemia w swej ucieleśnionej formie. Ziemia ponowiła swą prośbę o uwolnienie ją od ciężaru demonów którzy urodzili się ponownie na jej powierzchni w dużej ilości. Rzekła, o bogowie, zrealizujcie swą obietnicę, którą daliście mi na spotkaniu w regionie Brachmy. Słysząc to, Wisznu rzekł z uśmiechem, O piękna, Durjotkana, najstarszy wśród setki synów Tchritarasztry, uwolnijcie cię od twego ciężaru. Zgromadzi on na polach kurkszetry wielu królów zaangażowanych w jego sprawę. Ci Herosi walcząc ze sobą, pozabijają się nawzajem, uwalniając cię od Twojego ciężaru. Powróć więc tam, skąd przybywasz i noś nadal na swych barkach ciężar żywych istot. O królu, w durjothanie narodziło się w swej części bóstwo Kali, uosobienia niezgody, celem doprowadzenia do powszechnej rzezi. Twój i syn był mściwy, niecierpliwy, skory do gniewu i nienasycony. Wyrokiem losu jego bracia stali się tacy sami, siakuni i karna zostali jego przyjaciółmi. Liczni królowie narodzili się na ziemi, aby wspomagać go w tym dziele zniszczenia, a poddani są tacy jak ich król. Jeżeli król jest prawy, wówczas pod jego panowaniem nawet bezprawie przekształca się w prawo. Zalety panów nie pozostają bez wpływu na służących. Twoi synowie, mając za króla grzesznika, ulegli zniszczeniu. Twoi synowie sami doprowadzili do swej śmierci swym postępowaniem, podczas gdy Pandawowie nie ponoszą za to, co się stało, najmniejszej winy. Twoja opowieść 107. Thritarashtra i Gandhari hamują swój gniew na widok zwycięskich pandawów. Z treści: 1. Tchritarasztra rusza z procesją płaczących kobiet w kierunku pulkur krzetry. 2. Kryszna ochrania Pchimę przed gniewem Tchritarasz 3. Prorok wiasa próbuje uciszyć gniew Gandhari. 4. Bhima poszukuje u Gandhari wybaczenia. 5. Gandhari powstrzymuje się od rzucenia klątwy na króla prawa, lecz swym wzrokiem spotopaski opaski niszczy jego paznokcie. Niewidomy król wolny od gniewu ze łzami w oczach uściskał Pchimę, Ardunę i synów Madri wypowiadając swe błogosławieństwo. Gandhari uwolniła się od swego gniewu i powitała Jutkisztkirę tak jak matka powinna witać swego syna. 1. Tchrytarasztra rusza z procesją płaczących kobiet w kierunku pulkurkszetry. Po rozmowie z mędrcami król Tchri Tarasztra otrząsnął się nieco ze swego smutku spowodowanego śmiercią wszystkich swych synów i nastawiwszy swój umysł na realizację swych królewskich obowiązków kazał przygotować swój rydwan, aby móc wyruszyć na pola Krukszetry i wykonać właściwe ryty pogrzebowe. Rzekł do Widury, o Widura, przyprowadź tutaj wszystkie królewskie kobiety, aby mogły mi towarzyszyć. Wkrótce przed jego obliczem stanęła królowa Gandhari w towarzystwie matki Pandawów, Kunti i innych dam. Każda z nich pogrążona w głębokiej żałobie opłakiwała śmierć swych synów, wnuków i mężów Widura bezskutecznie próbował je uspokoić. Ciągle płacząc, wsiadły do przygotowanych specjalnie dla nich pojazdów i podążając za rydwanem, ruszyły w kierunku bramy miasta. Te wielkie damy Pcharatów których przedtem nie oglądali nawet bogowie. Bezradne po utracie swych mężów i synów ukazywały swe twarze nawet pospólstwu. Ze swymi zwykle pięknie utrefionymi włosami w nieładzie, bez klejnotów i ornamentów, ubrane w jedną suknię przejeżdżały przez ulice miasta lamentując. Po drodze towarzyszył im głośny lament, dochodzący z każdego domu. Całe miasto pogrążone było w żałobie. Kobiety wybiegające ze swych białych domów, przypominających białą górę, wyglądały jak wybiegające ze swych jaskiń górskiej, jelenie pozbawione swego przywódcy. Kłębiły się biegając chaotycznie tu i tam i ściskając się nawzajem za ręce opłakiwały śmierć swych synów, braci, ojców i mężów. Płacząc i zawodząc, traciły z bólu zmysły i nie wiedziały, co czynić. One które przedtem rumieniły się na sam widok osoby przeciwnej płci, zapomniały teraz o swym wstydzie, choć ukazywały się w niepełnym stroju i bez towarzystwa matek swych mężów. Poprzednio próbowały się nawzajem pocieszać w obliczu najmniejszego bólu, lecz teraz, tracąc z bólu, zmysły nie dostrzegały się nawet nawzajem. Król Dhritarashtra otoczony ze wszystkich stron przez tysiące lamentujący kobiet przekroczył bramy miasta i ruszył w kierunku pola bitewnego. Za nimi podążali artyści i różnego typu kupcy i rzemieślnicy. Płacz kobiet zdawał się przeszywać wszystkie trzy światy. Żywe istoty słysząc ten lament myślały, że nadszedł właśnie moment powszechnego zniszczenia i że ogień końca eonu spali wszystko. Wszyscy obywatele Hastaj, na pury przerażeni zniszczeniem, które dotknęło rodzinę królewską, swym głośnym płaczem wtrowali lamentom kobiet. Dhritarashtra przebywszy nie więcej niż dwie mile spotkał na swej drodze Aśwat Hamana, Krypa i Krita Varmana, którzy na widok niewidomego króla nie mogli powstrzymać łez. Zbliżywszy się do niego, rzekli: O królu! Twój syn Dur razem ze swymi sprzymierzeńcami po dokonaniu wielu heroicznych czynów udał się do królestwa Indry. Z całej jego armii tylko my trzej pozostaliśmy przy życiu. Bramin Krypa, zwracając się do pogrążonej w żałobie, gandhari rzekł: — O królowo, twoi wszyscy synowie zginęli śmiercią Herosów po zabiciu ogromnej liczby wroga. Zdobyli te niebiańskie światy, które są dostępne jedynie dla tych, którzy walczą i giną od uderzenia broni i żyją tam teraz jak niebianie przybrawszy świetliste formy. Żaden z nich nie uciekał przed walką i nie błagał wroga o litość. Śmierć w walce jest najwyższym celem, który może osiągnąć wojownik. Nie należy więc ich opłakiwać. Wrogowie twych synów również zginęli. Gdy dowiedzieliśmy się, że okrutny Bhima zabił Duryodhana przy pomocy nieuczciwego ciosu swą maczugą, my sami pod przywództwem Ashwatthamy wymordowaliśmy ich wszystkich podczas snów ich własnym obozie zginęli wszyscy synowie króla Drupady i wszyscy synowie Draupadi lecz pięciu Pandawom udało się przeżyć krypa kontynuował o królu i królowo pozwólcie nam odejść po dokonaniu tej rzezi w obozie Pandawów opuściliśmy pole bitewne gdyż sami nie potrafimy stawić czoła pięciu Pandawom gdy dowiedzą się oni o śmierci swych synów, będą nas ścigać, rządni zemsty. Po dokonaniu tej straszliwej rzezi nie śmiemy spojrzeć im w oczy. Aśwattheman, Krypa i Warman nie mogąc oderwać wzroku od niewidomego króla Dhritarashtri i jego żony Gandhari, która zawsze okrywała swe oczy opaską, aby nie przewyższać swego męża. Okrążyli ich pobożnie i następnie pognali swe konie w kierunku Gangesu. Wkrótce każdy z nich z sercem pełnym niepokoju ruszył w innym kierunku. Bramin krypał udał się do Hastajnapury, Krita Varman powrócił do swego królestwa, a światchaman szukał azylu u mędrca Wiasy. Ich spotkanie z królem Dhritarasztrą miało miejsce o poranku, zanim Pandawowie udali się w pościg za synem Drony skazując go na wieczne błąkanie się po dżungli. 2. Kryszna ochrania Pchimę przed gniewem po ukaraniu Jutki Juthiszthira, ciągle złamany bólem z powodu śmierci swych synów, dowiedział się, że Dhritarashtra równie cierpiący z powodu śmierci swoich synów opuścił Hastajnapurę i wraz z procesją tłumów lamentujących kobiet ruszył w kierunku Kur-Krzetry, aby wykonać ryty pogrzebowe dla tych, co polegli. Król Prawa, choć z niespokojnym sercem, wyjechał mu na spotkanie. Towarzyszyli mu jego bracia. Kryszna i Satyaki. Za nimi podążała nieszczęsna draupadi, otoczona damami pańcalów. Na widok juthisthiry, gromadzące się nad brzegami gangesu, tłumy dotkniętych nieszczęściem kobiet wznosiły w rozpaczy swe dłonie głośno, lamentując o król prawa, gdzie się podziewała twoja prawość, uczciwość i współczucie, gdy zabijałeś swych ojców, braci, nauczycieli, synów i przyjaciół. Jakże zdołasz odnaleźć spokój po doprowadzeniu do śmierci swego nauczyciela Bramina Drony, seniora własnego rodu Pchiszmy i swego krewnego króla Dżajadratchy? Po co ci teraz królestwo, skoro straciłeś swych ojców, braci i synów? Po jakimś czasie Pandawowie wędrując wśród tych straszliwych lamentów dostrzegli procesję ślepego króla. Zbliżyli się do niego i pokłonili się do jego stóp, wypowiadając zgodnie z obyczajem swe imiona. Król Dhritarashtra opanował swój gniew i uściskał z niechęcią Jyothrisztkire, który spowodował śmierć jego synów. Jednakże myśl o Obhimie rozpaliła w nim na nowo potężny ogień gniewu, zdolny do zniszczenia wszystkiego, co napotka na drodze. Kryszna wiedząc od dawna, że tchrytarasztra przy pierwszym spotkaniu zechce zabić Pchimel swym potężnym uściskiem, nie pozwolił mu zbliżyć się do niego i zamiast Pchimy postawił przed ślepym królem jego żelazną podobiznę. Król tchrytarasztra, który był obdarzony wielką siłą, uchwycił żelazny posąg Pchimy w ramiona i myśląc, że ściska rzeczywistego Pchimę, swym uściskiem zmiażdżył go na drobne kawałki. W trakcie niszczenia żelazny posąg poranił jego piersi i zaczął pluć krwią. Zalany krwią upadł na ziemię jak drzewo Parijata pod ciężarem swych kwiatów. Jego woźnica Sanjaya podniósł go z ziemi i próbując go uspokoić i podnieść na duchu rzekł, o królu, nie zachowuj się w ten sposób. Pod wpływem jego słów gniew opuścił króla Dhritarashtra i gdy powrócił on do swego normalnego usposobienia myśląc, że swym uściskiem zabił Pchimy, zawołał w rozpaczy, obiada mi. O pchima! Kryszna, widząc, że ślepy król nie jest już dłużej pod wpływem swego gniewu i że faktycznie ogromnie żałuje swego czynu, rzekł, O królu, nie rozpaczaj, bo nie zabiłeś Pchimy. Zniszczyłeś jedynie jego posąg z Żyla za zrobiony niegdyś na rozkaz twego syna. To ja sam, rozumiejąc siłę twego gniewu i znając siłę Twych ramion, zastąpiłem nim Pchimę ochraniając go w ten sposób przed uściskiem śmierci. Tak jak nikt nie zdoła przeżyć spotkania z niszczycielem, tak nikt nie wytrzyma uścisku Twych ramion. Twój umysł zboczył ze ścieżki prawości pod wpływem rozpaczy i dlatego chciałeś zabić Pchimę. Zabicie go nie przyniosłoby Ci jednak niczego dobrego. Nie zdołałoby wskrzesić twoich synów. Zaakceptuj więc to, co uczyniliśmy, mając na uwadze zapewnienie pokoju i uwolnij swe serce od żalu. Po odejściu służebnic, które przybyły, aby umyć tres krwi, Kryszna kontynuował O królu, poznałeś zarówno Wedy, jak i inne święte pisma. Słuchałeś różnych starożytnych opowieści i znasz wszystkie obowiązki króla. Jesteś wykształcony i mądry. Dlaczego więc pielęgnujesz w sobie gniew, skoro wszystko, co cię spotkało, jest rezultatem Twych własnych działań? Próbowałem cię powstrzymać, przemawiając do ciebie, zanim bitwa się rozpoczęła. Podobnie czynili Phiszma, Drona, Widura i Sanjaya. Nie słuchałeś jednak naszych rad, których udzielaliśmy Tobie, wiedząc, że Pandawowie przewyższają Kaurawów swą siłą i odwagą. Król, który potrafi dostrzec swoje własne błędy oraz rozróżnić między właściwym miejscem i czasem, zdobywa powodzenie. Jednakże ten, kto choć potrafi zrozumieć zarówno pochlebne, jak i niepochlebne słowa tych, którzy mają na uwadze jego dobro, nie bierze ich pod uwagę w swym działaniu, doświadcza katastrofy będącej rezultatem jego własnej złej polityki. O królu, zmień swoje postępowanie. Nie trzymałeś w ryzach swej własnej duszy, lecz pozwoliłeś się prowadzić durjotchanie. I w ten sposób sam sprowadziłeś na siebie to nieszczęście, które cię spotkało. Dlaczego więc teraz chcesz zabić Pchimę? Zastanów się raczej nad własnymi błędami i weź pod kontrolę swój własny gniew. Ten niegodziwiec, twój syn, który z własnej pychy spowodował, że niewinna Draupadi została przyciągnięta siłą w jednej sukni przed oblicze królów zgromadzonych w gmachu gry. Został zabity przez pchimefakcie sprawiedliwego rewanżu. Zasłużył sobie na śmierć swym własnym postępowaniem. Przyjrzyj się raz jeszcze swoim własnym niegodziwym postępkom, jak i podłym czynom swego syna. Zarówno ty sam, jak i twój syn potraktowaliście synów Pandu z wielkim okrucieństwem choć byli całkowicie niewinni i niczym sobie na to nie zasłużyli. Król Krytarasztera po wysłuchaniu tych słów prawdy wypowiedzianych przez Kryszny rzekł: O Kryszna, mówisz samą prawdę. Moja ojcowska miłość i przywiązanie do Duryodhany skłoniły mnie do zejścia ze ścieżki prawości. Cóż za szczęście, że dzięki twojej ochronie, prawdziwie odważny Pchima uniknął mojego miażdżącego uścisku. Swymi słowami uwolniłeś mnie od mego gniewu i moja gorączka mnie opuściła i pragnę teraz uściskać po ojcowsku heroicznego Pchimę. Wiem, że teraz, gdy wszyscy moi synowie i wszyscy królowie ziemi zginęli, moje własne dobro zależy całkowicie od synów Pandu. Po wypowiedzeniu tych słów niewidomy król wolny od gniewu ze łzami w oczach uściskał Pchimę, Ardżunę i synów Madri wypowiadając swe błogosławieństwo. Trzy. Prorok wiasa próbuje uciszyć gniew Gandhari. Król Tchrytarasztra po uwolnieniu się od swego gniewu z powodu śmierci swych synów i powitaniu zwycięskich pandawów ojcowskim muściskiem nakazał im, aby udali się przed oblicze jego żony, królowej Gandhari. Prorok Wiasa zdolny do poruszania się z szybkością myśli po całym wszechświecie mocą swej woli odgadł, że opłakująca śmierć swych synów Gandhari nie może pozbyć się swego gniewu i chce rzucić na jutki sztki Po wykąpaniu się w wodach Gangesu udał się do niej z zamiarem zniszczenia jej gniewnych intencji w samym zalążku. Wyposażony w ogromną siłę duchową, zdolny do widzenia serca każdej żywej istoty przy pomocy swej duchowej wizji i umysłu. Zawsze skłonny do obrony dobra wszystkich żywych istot ukazał się przed nią i rzekł, o królowo, ucisz swe serce i uwolnij się od gniewu wywołanego śmiercią twych synów. Powitaj pandawów swym wybaczeniem, a nie klątwą. Słyniesz z piękności swej mowy. Przypomnij sobie, jak odmawiałaś Durjotchanie swego błogosławieństwa powtarzając, że zwycięstwo jest zawsze po stronie prawości. Twe usta są niezdolne do powiedzenia kłamstwa twe słowa muszą więc być prawdziwe zawsze miałaś na uwadze dobro wszystkich żywych istot i byłaś zdolna do wybaczania dlaczego więc teraz chcesz zaniechać realizowania tej najwyższej cnoty będąc obeznana z prawością ujarzmi w sobie ten impuls do bezprawia powstrzymaj swój gniew pamiętając o swej własnej prawości i swych słowach Gandhari odpowiedziała, o święty mężu, nie żywię w stosunku do Pandawów złych uczuć i nie życzę im śmierci. Moje serce jest jednak silnie wzburzone z powodu utraty moich wszystkich synów. Wiem, że powinnam ochraniać Pandawów z troską równie wielką jak to czyni ich matka Kunti i że podobnie powinien uczynić król Tchri Wiem, że odpowiedzialność za zniszczenie naszego rodu ponosi Duryodhana i Siakuni wspomagani działaniami karny i Duksi i że synowie Pandu nie ponoszą za to żadnej winy. Wypełnieni pychą i arogancją Kaurawowie zginęli w walce razem ze swymi sprzymierzeńcami i to nie ich opłakuje. Moją urazę wywołuje podły uczynek Pchimy popełniony za zgodą Kryszny. Pchima wiedząc, że mój syn Duryodhana przewyższa go swą umiejętnością walki na maczugi, zranił go śmiertelnie zadając mu nieuczciwy cios i miażdżąc mu uda. Myśl o tym jego uczynku wzbudza mój gniew. Dlaczego wielcy herosi w obronie swego własnego życia odrzucają swą powinność przypisaną im przez naszych starożytnych przodków? 4. Pchima poszukuje Ugandhari wybaczenia. Słowa Gandhari przeraziły słuchającego ich pchimę, który pragnąc ukoić jej ból rzekł: O królowo, moje działanie, prawe i bezprawne, było wykonane w warunkach wielkiego terroru i w celu obrony mojego własnego istnienia. Wybacz mi. Nikt nie był w stanie pokonać twego syna w uczciwej walce i dlatego użyłem nieuczciwego ciosu. Twój syn okradł poprzednio króla prawa z jego królestwa przy pomocy nieuczciwej grywkości wiedząc że Juthisztkira będzie grał uczciwie i zawsze próbował zniszczyć nas przy pomocy podstępu. W czasie naszego pojedynku sytuacja odwróciła się, gdy twój syn sam jeden pozostał przy życiu i podjął ze mną uczciwą walkę. Mógł mnie zabić i zabijając mnie mógł ponownie pozbawić nas królestwa. Nie mogąc go pokonać w uczciwej walce w obronie mego życia i naszego królestwa, zabiłem go nieuczciwym ciosem. Pokojowe rządy króla prawa byłyby niemożliwe bez zabicia Duryodhany. Twój syn Duryodhana wyrządził nam wiele zła. Na oczach zebranych w gmachu gry królów odsłonił bezwstydnie przed naszą żoną Draupadi swe lewe Udo. Swym podłym zachowaniem zasłużył sobie już wówczas na śmierć. Powstrzymaliśmy się jednak przed zabiciem go na rozkaz króla prawa związani przez poczynione uzgodnienia. Twój syn swym działaniem sprowokował między nami śmiertelną wrogość. Zabiłem go, pamiętając o naszym cierpieniu podczas życia w dżungli na wygnaniu. Dopiero jego śmierć przyniosła koniec tej wrogości. Król prawa odzyskał swe królestwo i uwolniliśmy się od naszego gniewu. Ganthari rzekła: O Pchima, sam wychwalasz umiejętności walki mojego syna, który chociaż uczynił całe to zło, o którym mówisz. Nie zasłużył na śmierć, jaką mu zadałeś. Ponadto, gdy syn karny, w Rishasena, zabił konie na kuli, ty sam wypiłeś łapczywie krew z piersi mego syna duch ściasany. Taki czyn jest okrutny i potępiany przez prawo. Pasuje on jedynie do osoby całkowicie niegodnej szacunku. Popełniony przez ciebie czyn był grzeszny i ciebie niegodny. Pchima rzekł, o królowo, niewłaściwe jest wypijanie krwi nawet kogoś obcego. A więc tym bardziej picie własnej krwi. Krew naszego brata jest jak nasza własna. Krew duch ściasany nie dostała się jednak do mych ust i zabrudziła jedynie moje dłonie. Karna o tym doskonale wiedział. Widząc, że w Rishasena pozbawił na kule koni, chciałem wzbudzić w atakujących go kaurawach zgrozę i strach. Chciałem też zrealizować swą przysięgę, którą uczyniłem w gmachu gry widząc jak duch siasana naciągnie naszą nieszczęsną żonę Draupadi za włosy. Realizowanie przysiąg jest obowiązkiem wojownika. Nie szukaj więc teraz nas winy, skoro sama nie powstrzymałaś w działaniu swych synów. Gandhari rzekła, obchima, będąc samemu nie do pokonania, zabiłeś naszych stu synów. Dlaczego nie pozostawiłeś nam starcom i ślepcom choćby jednego? Którego grzech był najmniejszy, który mógłby dostarczyć nam wsparcia. Wybaczyłabym ci nawet to, gdybyś zabił ich w uczciwy sposób. 5. Gandhari powstrzymuje się od rzucenia klątwy na króla prawa, lecz swym wzrokiem spod opaski niszczy jego paznokcie. Gandhari z oczami przykrytymi opaską i sercem niespokojnym z powodu śmierci swych synów i wnuków zaczęła dopytywać się gniewnie o Juthisztkirę. Król prawa drżąc na całym ciele stanął przed nią w pokorze ze złożonymi pobożnie dłońmi i rzekł, o królowo, oto ja, Jodhishthira, okrutny zabójca twych synów, stoję teraz przed tobą. To ja spowodowałem całe to zniszczenie i w pełni zasłużyłem na Twe przekleństwo. Przeklnij mnie więc, bo po tym, co się stało nie żywię już żadnego pragnienia posiadania królestwa, czy bogactwa. Powodując śmierć swych przyjaciół dowiodłem sam sobie, że jestem głupcem i wrogiem moich przyjaciół. Na te słowa Juthishthiry Ganthari głęboko westchnęła i nie powiedziała nic. Obeznana z wszelkimi regułami prawości i obdarzona wielką przenikliwością skierowała swój wzrok spod przepaski zakrywającej jej oczy na czubki dużych palców funuk stojącego przed nią w pokłonie Jutkishtkire, który był gotowy upaść do jej stóp. Pod wpływem siły jej wzroku piękne dotychczas faznokcie Juthishchiry stały się brzydkie i bolesne. Przerażony tym widokiem Arjuna wycofał się za plecy Kryszny. Niepokój ogarnął również pozostałych braci Pandawów, którzy nie mogli znaleźć dla siebie miejsca. Gandhari jednakże uwolniła się od swego gniewu i powitała Juthishchirę tak jak matka powinna witać swego syna. Pandawowie, otrzymawszy błogosławieństwo Gandhari, udali się przed oblicze swej matki Kunti, która na ich widok przykryła twarz swym żalem, zalewając się łzami. Patrząc na ich ciała, pokryte bliznami od uderzenia różnego rodzaju broni, brała każdego z nich w swe matczyne ramiona. Nie mogła powstrzymać swych łez na widok ich żony Draupadi, która leżała u jej stóp na gołej ziemi, opłakując utratę swych synów. Draupadi rozpaczała. O czcigodna matko, gdzie się podzieli wszyscy twoi wnukowie łącznie z Abhimanyu? Dlaczego nie padają ci do stóp widząc cię tak nieszczęśliwą z powodu ich nieobecności? Teraz, gdy straciłam wszystkich mych synów, po co mi królestwo? Kunti podniosła z ziemi nieszczęsną Draupadi próbując ją pocieszyć. Następnie mając ją i swych synów u swego boku udała się w kierunku nieszczęsnej Gandhari, która słysząc, jak Draupadi ciągle nie może powstrzymać swych łkań rzekła O Draupadi uwolnij się od swego smutku ja sama tak jak ty straciłam w tej wojnie wszystkich moich synów To nieuchronny bieg czasu przyniósł nam Opowieść 108 Lament kobiet Klątwa Gandhari i przeraźliwe wyznanie Kunti Spis treści 1 Gandhari ukazuje Krysznie lamentujące kobiety zalewające pole bitewne swymi łzami. 2. Gandhari rzuca klątwę na Krysznę, obwiniając go o to, że nie zapobiegł rzezi pcharatów. 3. Yudhisthira rozkazuje, aby wykonać odpowiednie ryty pogrzebowe dla wszystkich poległych. 4. Podczas rytuału ofiarowania wody dla umarłych opłakująca karne Kunti informuje Pandawów, że był on ich bratem. Gandhari utraciwszy cały swój hart ducha, poddała się żalowi. Z sercem poruszonym przez gniew i żałość, całą winę za tę wojnę przypisała Krysznie. Rzekła: O Kryszna, dlaczego patrzyłeś na rzeź Pandawów i Kaurawów z obojętnością? Byłeś przecież zdolny do zatrzymania tej rzezi. Skoro sam chciałeś tej powszechnej masakry, zbierz teraz owoc swego czynu. Będąc w posiadaniu siły duchowej, którą zdobyłam swą pobożnością przeklinam cię, ponieważ pozwoliłeś na to, aby pandawowie i kaurawowie zniszczyli się własnymi rękami. Ty sam również doprowadzisz do śmierci wszystkich swoich krewnych i przyjaciół i po upływie trzydziestu sześciu lat sam zginiesz w dżungli przypadkową i nędzną śmiercią. Kobiety twego rodu będą opłakiwać swych martwych mężów, synów i ojców tak jak kobiety pcharatów. Yudhishthira rzekł do opłakującej śmierć Karny Kunti: O matko, jak mogłaś przemilczeć to, że Karna był naszym najstarszym bratem? Trzymając tą informację w sekrecie zabiłaś nas wszystkich. Gdybyśmy o tym wiedzieli, moglibyśmy uniknąć tej straszliwej rzezi. 1. Gandhari ukazuje Krysznie lamentujące kobiety zalewające pole bitewne swymi łzami. Wkrótce niewidomy król Pandawowie Kryszna i towarzyszące im kobiety dotarli do pulku krzetry. Królewskie damy, widząc leżące tam martwe ciała swych ojców, mężów, braci i synów pożerane przez wilki, kruki i inne mięsożerne bestie zalały się łzami. Widząc to miejsce rzezi przypominające pole harców siwy z żałosnym piskiem, opuszczały swe kosztowne pojazdy i porażone widokiem, którego nigdy dotąd nie doświadczyły. Traciły zmysły i padały omdlałe na ziemię. Gandhari widząc to miejsce rzezi pcharatów oczami swej duszy i słysząc zawodzenie i lamenty żon swych synów rzekła do Krishny, O Krishna, moje synowe z rozplecionymi warkoczami opłakują śmierć swych mężów krzycząc straszliwie jak stado drapieżnych ptaków. Widząc ich martwe ciała próbują je wskrzesić swymi łzami. Biegają jako szalałe po polu bitewnym poszukując ciał swych ojców, braci, mężów i synów. Spójrz na to straszliwe miejsce, po którym kłębią się lamentujące matki herosów, które potraciły swych synów i żony herosów, które potraciły swych mężów, oświetlane jak ogniem męstwem poległych herosów, takich jak Pchishma, Drona, Karna, Abhimanyu i synowie Draupadi, ozdobione ich złotymi zbrojami. Girlandami i klejnotami, usiane wyrzucanymi przez nich włóczniami, maczugami, mieczami i strzałami. Na widok tego miejsca płonę z rozpaczy i żalu i nie mogę pozbyć się myśli, że w tej straszliwej rzezi pańcalów i pcharatów pięć elementów będących budulcem wszystkiego, uległo zniszczeniu. Zostali zabici ci, którzy byli nie do pokonania i ich ciała dostarczają teraz jadłasem pomniejsza szakalom. Choć spali dotychczas na królewskim łożu wysmarowani pastą sandałową, leżą teraz na nagiej ziemi pokryci kurzem i krwią. Choć poprzednio słuchali sławiących ich pieśni i poetów, słuchają teraz wycia szakali. Sępy i wilki są ich jedyną ozdobą. Piękne damy oblewające ich ciała swymi łzami, choć pobladłe, są jak czerwone kwiaty lotosu niespokojne i przepełnione smutkiem, biegają chaotycznie tu i tam. Gniew i płacz zaczerwienił ich dotychczas jasne twarze. W tym powszechnym lamencie nikt już nie potrafi rozróżnić treści ich słów. Niektóre nie przestają wzdychać, inne szlochają uderzając się po głowie swymi delikatnymi dłońmi, jeszcze inne padają na ziemię pozbawione swego życiowego oddechu. Ziemia usłana masą zmieszanych razem odciętych głów. Dłoni i kończyn ukazuje swój przeraźliwy aspekt. Nieszczęsne królewskie damy tracąc zmysły i łkając gorzko próbują wśród nich odnaleźć swych bliskich. Popatrz na te grupy pięknych synowych królat Hrytarasztry o doskonałych manierach. Czy może być obraz smutniejszy od widoku tych pięknych kobiet pogrążonych w tej krańcowej rozpaczy? Musiałam popełnić jakieś straszne grzechy w moim poprzednim życiu. Skoro muszę teraz patrzeć na opłakujące mych martwych synów, wnuków i braci wdowy. Gandhari, rozglądając się po polu bitewnym, przy pomocy swej duchowej wizji, dostrzegła ciało Duryotany leżące na nagiej ziemi i zalane krwią. Widok ten pozbawił ją zmysłów i nagle opadła na ziemię, jak wyrwane z korzeniami drzewo bananowe. Po chwili odzyskawszy zmysły, zalała się łzami, zawodząc boleśnie. Pochyliła się nad nimi, ściskając go, nie mogła powstrzymać się od lamentu. Z sercem głęboko poruszonym wołała: O mój synu! Obmywając jego ciało o szerokich ramionach swymi łzami, rzekła do stojącego obok niej Kryszny: O Kryszna, przed rozpoczęciem tej wojny, która przyniosła nam zniszczenie, mój syn Duryodhana rzekł do mnie: O matko, życz mi zwycięstwa! Wiedząc, że wojna ta przyniesie nam katastrofę. Rzekłam: „O synu, zwycięstwo jest zawsze po stronie prawości. Nie liczy więc na zwycięstwo. O Kryszna, zauważ to odwrócenie losu, które przyniósł czas. Mój syn, znający doskonale wojenne rzemiosło, który prowadził za sobą tłumy królów i swym widokiem radował oczy pięknych kobiet, leży teraz na ziemi pokryty kurzem w otoczeniu sępów i szakali. On, którego ochładzały wachlarzami najpiękniejsze kobiety, jest teraz ochładzany skrzydłami ptaków żywiących się padliną. Ze swym sercem nastawionym na walkę śpi teraz na swym łożu Herosa zrealizowawszy najwyższy cel wojownika. Swą śmiercią zdobył regiony dostępne dla herosów i żyje tam teraz jak niebianin. Nie jego dziś opłakuje, lecz jego starego i niewidomego ojca, który stracił wszystkich swych synów i przyjaciół. Okryszna, mój syn o wielkiej sile i odwadze zabity przez pchimę leży teraz na ziemi jak słoń zabity przez lwa. Zdolny do zgromadzenia jedenastu potężnych armii zginął w rezultacie swej niegodziwej linii postępowania. Ignorując rady Widury i swego ojca ten szalony, niemądry i grzeszny książę spotkał na swej drodze śmierć będącą konsekwencją lekceważenia rad starszych. On który przez trzynaście lat władał całą ziemią nie mając godnego siebie rywala, leży teraz bez ducha pokonany przez wroga. Jeszcze niedawno widziałam całą ziemię tętniącą życiem w jego rękach. Dziś widzę ją opustoszałą i w czyichś innych dłoniach. Jaki sens może mieć dla mnie dalsze życie? Jakże bolesny jest dla mnie widok tych pięknych kobiet opłakujących poległych herosów. Spójrz na matkę Lakshmanę o szerokich biodrach. Umiłowaną żonę Duryodhany przypominającą swym wyglądem złoty ołtarz ofiarny, którą za życia trzymał w swych ramionach. Popatrz jak z miłością pochyla swą twarz o cerze delikatnej jak płatki lotosu nad głową swego syna Lakshmany pokrytą krwią i jak delikatnie dotyka ciała Duryodhany. Dzieli swój smutek między męża i syna. Popatrz jak bije się rozpaczliwie po głowie i jak pada na pierś swego heroicznego męża. Dlaczego na ten widok moje serce nie rozpada się na sto kawałków? Nie moich synów opłakuje poległych w walce od uderzenia maczugi pchimy, lecz moje synowe w kwiecie wieku, które utraciwszy swych mężów i synów błąkają się po polu bitewnym z rozplecionymi warkoczami, łkając żałośnie. One, które dotychczas swymi ozdobionymi henną stopami dotykały jedynie pałacowej posadzki, dziś ze złamanymi sercami grzęzną w nasiąkniętej krwią ziemi. Chwiejąc się na nogach, włóczą się po tym pobojowisku, jak pijane, próbując przegonić pożerające trupy sępy i szakale. Spójrz na tą damę o doskonałych kończynach i wąskiej talii, Matkę Lakszmany, jak mdleje na widok tego miejsca straszliwej rzezi. To na jej widok moje serce krwawi z bólu. Spójrz na te wszystkie piękne damy o gładkich ramionach, jak na widok martwych ciał swych mężów. Braci i synów padają na ziemię, obejmując ich w swym pożegnalnym uścisku. Popatrz, jak niektóre z nich całkowicie wyczerpane, szukając odpoczynku, opierają się na ciałach martwych słoni, koni i połamanych rydwanach. Posłuchaj ich straszliwego łkania. Niektóre z nich trzymają w swych dłoniach odcięte głowy swych mężów ze złotymi kolczykami w uszach. Jakież straszne grzechy popełniły one w swym przeszłym życiu? Za które płacą teraz tak straszliwą cenę. Wszystkie nasze działania, zarówno prawe jak i ich grzeszne, nie pozostają bez konsekwencji. Popatrz na te piękne młode wysoko urodzone kobiety o oczach ozdobionych długimi czarnymi rzęsami i długich czarnych włosach i głosach słodkich jak głos łabędzia, jak padają bez zmysłów na ziemię pokonane przez straszliwy żal żałośnie zawodząc. Popatrz na ich piękne twarze, delikatnie jak kwiaty lotosu spalone przez słońce. Spójrz na te żony moich dumnych i odważnych synów, na których piękne twarze mogą dziś spoglądać ludzie z gminu. Popatrz na te rozrzucone po ziemi tarcze mych synów ozdobione setkami księżyców, na ich proporce, złote zbroje i korony, które zdają się płonąć jak karmiony oczyszczonym masłem ogień ofiarny. Spójrz na mego syna Dukhiasana, który śpi teraz na swym łożu ze strzał zabitym maczugą pchimy, który również wypił jego krew realizując swą przysięgę, którą uczynił widząc jak duch ściasana przyciągnął za włosy ich żonę Draupadi do gmachu gry krzycząc: O Draupadi, jesteś teraz żoną niewolników. Wybierz sobie nowego męża. Wiedząc, że Siakuni jest grzeszną duszą, która czerpie radości lubi doprowadzać do kłótni. Rzekłam kiedyś do mego najstarszego syna, oduriotchana, odsuń od siebie się jak u niego i żyj z pandawami w pokoju. Nie prowokuj gniewu pchim raniąc go swymi słowami. Jednakże mój syn ignorując moje słowa opluł ich trucizną swych słów. Gandhari kontynuowała swój przeraźliwy lament. O Krishna, mój syn wikarna zabity przez pchimę i strasznie poraniony leży teraz na nagiej ziemi. Pozbawiony swego życiowego oddechu, leży wśród zbitych słoni, wyglądając jak jesienny księżyc otoczony przez szare chmury. Sępy próbują z trudem skubać jego szerokie dłonie ubrane w skórzane ochraniacze i pokryte bliznami od ustawicznego naciągania łuku. Jego młoda żona daremnie próbuje je przegonić. Młody, przystojny i odważny wikarna, wychowany w luksusie, leży teraz tutaj pokryty kurzem. Choć całe jego ciało jest poranione od strzał i innej broni, jego piękno go nie opuściło. Spójrz na mego syna Durmukhe, który po zabiciu wielu wrogów śpi wśród nich zabity przez heroicznego pchimę. Jego twarz pożarta w połowie przez krwiożercze bestię nabrała dodatkowego piękna i wygląda jak siedmiodniowy księżyc w swym dwutygodniowym cyklu. Jakże ten mój heroiczny syn mógł zostać zabity przez wroga? Spójrz na mego synacz Itrasenę, który był dla innych łuczników wzorem do naśladowania i który śpi teraz na swym łożu ze strzał. Spójrz na młode zalane łzami damy, które razem z mięsożernymi bestiami otoczyły jego pozbawione ducha ciało ozdobione wieńcami i girlandami. Ich łkania przeplatają się z wyciem bestii. Spójrz na mojego młodego i przystojnego syna Vivinsati, który był zawsze witany przez piękne damy. Przykrytego kurzem. Jego zbroje zdobią strzały, a jego towarzyszami są szarpiące jego ciało sępy. Po złamaniu w walce szeregów wrogasa musnął na swym łożu bohatera. Spójrz na mego syna duch sache, który pokryty krwią i strzałami wygląda jak potężna góra pokryta ukwieconymi drzewami. W swej złotej zbroi, z ozdobioną złotą girlandą, wygląda jak biała góra buchająca ogniem. Gandhari mówiła dalej. O nawet syn Arjuna, Abhimanyu, który swą odwagą przewyższał zarówno swego ojca, jak i ciebie, i który sam jeden złamał wojenną formację mojego syna uważaną za nie do złamania, śpi teraz na swym łożu ze strzał. Śmierć nie okradła go jednak z całego jego splendoru. Jego żona, córka króla Wiraty, Utara, o doskonałej urodzie, patrząc na niego nie potrafi zaprzestać swego lamentu. Zbliżywszy się do niego próbuje swymi delikatnymi dłońmi oczyścić go z krwi. Jeszcze niedawno ta niezwykle mądra i piękna młoda kobieta upojona miodowym napojem zwykła nieśmiało obejmować swego męża i całować jego piękną jak kwiat lotosu twarz i jego szyję ozdobioną trzema liniami przypominającymi naszyjniki z muszli. Teraz po zdjęciu jego złotej zbroi patrzy na jego ciało zakrwawione oto otrzymanych ran. Ta nieszczęsna kobieta zwraca się do ciebie w swym lamencie. Czy słyszysz, jak mówi O ten wielki bohater o oczach podobnych do Twoich, który dorównywał ci swą odwagą, energią i pięknem, oddał swe życie na polu chwały. Zabity przez wroga śpi teraz na swym łożu ze strzał. Zalewając się łzami mówi O mężu, choć wyrosłeś w wielkim luksusie, leżysz teraz na nagiej ziemi. Rozłożywszy szeroko swe ramiona ozdobione złotymi naramiennikami, potężne jak trąba słonia, i o skórze stwardniałej, od częstego napinania łuku śpisz, jakbyś się zmęczył swymi zbyt intensywnymi gimnastycznymi ćwiczeniami. Dlaczego nie próbujesz otrzeć mych łez? Dlaczego się do mnie nie odzywasz? Jeszcze niedawno przemawiałeś do mnie nawet wówczas, gdy byłam od ciebie daleko. Dokąd się udałeś pozostawiając swą matkę Subhadrę, swego ojca i mnie, swą żonę, tonących w łzach? O Kryszna, spójrz jak Tara bierze w swe dłonie skąpane we krwi Loki Abhimanyu i jak unosi jego głowę i kładzie ją na swych kolanach. Przemawia do niego, jakby pozostawał ciągle przy życiu. O mężu, jakże ci wielcy wojownicy mogli cię pokonać? Jesteś przecież synem siostry Kryszny i wnukiem uzbrojonego w swój łuk gandiwy Arjuna. Biada Krypie, Karnie, Dżajadracie, Dronie i którzy wspólnym wysiłkiem doprowadzili do Twej śmierci. Cóż za szaleństwo opanowało ich umysł, gdy otoczyli cię za wszystkich stron i zabili ku mojemu wielkiemu strapieniu. Jak to stało się możliwe? że będąc ochraniany przez tak potężnych obrońców zostałeś pozbawiony broni i zabity na oczach Pandawów i Pańcalów jakże Arjuna potrafi dalej żyć wiedząc że zostałeś zamordowany przez zjednoczonego przeciw tobie wroga jakąż radość mogą Pandawowie czerpać ze zwycięstwa i królestwa bez ciebie poczekaj już niedługo praktykując prawość i samokontrolę udam się do tych samych regionów wiecznej ekstazy które ty sam zdobyłeś swą heroiczną walką i śmiercią? Jakże mogę ciągle jeszcze oddychać patrząc na twe martwe ciało i czekając bezradnie, aż nadejdzie godzina śmierci wyznaczona dla mnie? O mężu, do kogo kierujesz teraz z uśmiechem swe słodkie słowa? Zdobywszy tereny przeznaczone dla sprawiedliwych, zjednoczyłeś się z boskimi nimfami i psarami? Czy pamiętasz jeszcze moje pieszczoty i grając z nimi? Wyrokiem losu nasza jedność na tym świecie trwała jedynie sześć miesięcy, i gdy nadszedł siódmy miesiąc oddałeś w walce swe życie. Gandhari rozglądając się po polu bitewnym przy pomocy swej duchowej wizji kontynuowała, O Kryszna, spójrz jak kobiety Macjów obejmują lamentującą utarę i jak same łkają na widok martwego ciała króla Macjów, Wiraty. Śmiertelnie raniony przez broń i strzały bramina drony leży wyprostowany na ziemi, zalany krwią. Wokół jego ciała kłębią się przeraźliwie, wrzeszczące sępy, kraczące kruki i wyjące szakale. Ciemnookie kobiety o pobladłych i zmęczonych twarzach, porażone widokiem tych ucztujących bestii, nie potrafią, mimo swych chęci, odegnać ich od jego ciała. Spójrz na tego wielkiego ucznika karne. Który śpi teraz na swym łożu ze strzał. Jest jak ogień, wygaszony przez energię Arjuny. Po zabiciu wielu potężnych wojowników upadł na ziemię, utraciwszy całą swą krew. Moi synowie licząc na potęgę karny w walce z pandawami uczynili go swym naczelnym dowódcą. Poległ on jednak w walce z Ardżuną jak tygrys zabity przez lwa. Popatrz na jego piękne pogrążone w głębokim smutku żony które otoczyły go ze wszystkich stron obmywając go swymi łzami. Myśl o potędze tego wojownika napawała Jutchisztire głębokim niepokojem przez trzynaście lat wygnania powodując jego bezsenność. Był on potężny jak niszczący wszystko ogień końca eonu i nieustępliwy jak góra Himavat walcząc w obronie moich synów. Leży teraz na nagiej ziemi jak potężne drzewo wyrwane przez huraganowy wiatr. Spójrz na jego żonę i matkę jego syna w sen jak łkając upada na ziemię. Lamentuję, o mężu, klątwa Twego nauczyciela zrealizowała się. Ziemia pochłonęła koło Twego rydwanu i okrutny Arjuna uciął ci głowę swą strzałą, gdy bezskutecznie próbowałeś wyciągnąć je z ziemi. Popatrz na jego drugą żonę i matkę suszen jak upada bez zmysłów na ziemię na widok martwego ciała karny którego ubywa pod uderzeniem zębów żarłocznych bestii jak księżyca. Po chwili podnosi się i cierpiąc straszliwie pochyla się nad twarzą swego męża i swego syna. Spójrz na syna Pratipy, walochikę, o wielkiej energii zabitego przy pomocy strzały o szerokim ostrzu. Leży na ziemi jak śpiący tygrys. Jego twarz jest ciągle jasna jak tarcza księżyca. Popatrz na króla Jayadrathę który mimo dostarczonej mu przez dronę ochrony został zabity przez Arjuna, który zdołał się przedrzeć przez szeregi jedenastu armii. Popatrz jak głodne sępy rozszarpują teraz ciało tego dumnego króla o wielkiej energii. Choć oddane mu żony próbują je ochraniać, krwiożercze bestie szarpią je swymi zębami ciągnąc je do pobliskiego lasu. Niegdyś, gdy próbował porwać Draupadi. Pandawowie podarowali mu życie ze względu na to, że był ich krewnym, będąc mężem mojej córki duch Siali. Dlaczego nie oszczędzili go raz jeszcze? Popatrz, jak moja młoda córka duch Siala opłakuje teraz jego śmierć i jak uderzając się dłońmi po całym ciele lamentuje, strofując pandawów: Cóż może przynieść mi większe cierpienie od widoku mej córki, która w tak młodym wieku została wdową, i od widoku moich synowych, które potraciły swych mężów? Spójrz na moją nieszczęsną córkę jak biega w popłochu po całym polu bitewnym poszukując głowy swego męża odciętej przez Arjuna. Spójrz na inne żony tego herosa, który, zanim zginął, sam jeden zdołał powstrzymać całą armię pandawów spieszącą abhimaniu na pomoc, jak otoczyły jego martwe ciało zalewając je łzami. Gandhari kontynuowała, okryszna. Spójrz na martwe ciało siali zabitego przez Juthisztkirę. Zwykł się przechwalać, że jest tobie równy. Spójrz na jego twarz piękną jak księżyco oczach w kształcie płatków lotosu, którą teraz dziobią wrony. Spójrz jak pożerają język, który wypadł mu z Damy królewskiego dworu otoczyły go ze wszystkich stron, będąc jak słonice w okresie rój gromadzące się wokół martwego ciała przywódcy swego stada pokonanego w walce przez rywala. Spójrz na tego odważnego króla, wielkiego wojownika i obrońcę swego królestwa jak leży bez ducha na swym łożu herosów z ciałem poranionym od strzału. Spójrz na martwe ciało, władcy górzystego królestwa heroicznego Pchagadaty który walcząc na swym słoniu uważany był za nie do pokonania. Spójrz na złotą girlandę, która ciągle jeszcze zdobi jego szyję, choć jego ciało zostało już prawie całkowicie pożarte przez żywiące się padliną bestie. Jego walka z Ardżuną, w której zginął, była równie gwałtowana jak walka Indry z Wrtą. Spójrz na Pchiszme któremu nikt na ziemi nie potrafił dorównać odwagą i energią i który po spaleniu swych wrogów ogniem swej broni zgasł jak chowające się za horyzont słońce. Spójrz na tego wojownika, który swą wiedzą i prawością dorównywał mędrcowi dewapi i który teraz leży na swym łożu ze strzał tak jak boski Skanda na kępce wrzosów wspierając głowę na zastępujących mu poduszkę trzech strzałach pochodzących z Gandiwy Arjuny. Ta prawa dusza znająca wszystkie obowiązki i powiązana dzięki posiadanej wiedzy zarówno z tym jak i z tamtym światem, choć śmiertelna, ciągle pozostaje przy życiu, jakby była nieśmiertelna. Ten prawdomówny, szlachetny i prawy heros zdradził Pandawom na ich prośbę sposób na spowodowanie swej własnej śmierci. Ten mędrzec, który uratował niegdyś dynastię Pcharatów przed wygaśnięciem. Odchodzi z tego świata zabierając ze sobą wszystkich pcharatów. Teraz, gdy jest on na swej drodze do nieba, u kogo pcharatowie będą szukać rady w sprawie obowiązku i prawa? Spójrz na leżące na nagiej ziemi martwe ciało Bramina Drony, który był nauczycielem Arjuna i wszystkich pcharatów. Był wyposażony w ogromną energię i znał wszystkie cztery rodzaje pocisków tak jak Indra lub nauczyciel demonów syn Bhrigu, Shukra. To dzięki jego łasce Arjuna dokonał bohaterskich czynów. Teraz leży na ziemi pozbawiony życia i jego broni już go nie słucha. Będąc naczelnym dowódcą armii moich synów i spalając pandawów jak ogień wysuszoną trawę zginął od uderzenia broni wroga. Leżąc teraz bez ruchu na ziemi jest jak wygasły ogień. Skórzane ochraniacze ciągle chronią jego palce i jego łuk ciągle zdaje się być w ich zasięgu. Choć martwy ciągle wygląda, jakby żył. Cztery wedy i wszelkie rodzaje broni nie opuściły tego Herosa tak, jak nie opuściły samego Prajapatiego. Spójrz, jak szakale ciągną po ziemi jego stopy opiewane przez poetów i czczone przez jego uczniów. Spójrz na zalaną łzami krypi próbującą ciągle służyć swemu mężowi zabitemu przez syna króla Drupady. Spójrz na tę złamaną bólem damę z rozplecionymi warkoczami i zasmuconą twarzą, jak rzuca się na ziemię, myśląc o wykonaniu rytów pogrzebowych. Obok ciała bramina drony ubranego ciągle w zbroję podziurawioną strzałami tchri stadiumny zgromadziło się wielu ascetów z włosami związanymi w ciężki węzeł. Recytując hymny z samawedy układają ciało drony, który sam był jak ogień, na jego stosie pogrzebowym zbudowanym z łuków, włóczni. Strzał i połamanych rydwanów. Królewscy uczniowie drony, oferując ogniowi ogień, którym był ich nauczyciel, wychwalają go, recytując odpowiednie mantry i okrążają pobożnie jego stos pogrzebowy, pozostawiając go po swej lewej stronie i prowadzeni przez jego żonę, krypi udają się w kierunku Gangesu. Gandhari kontynuowała, okryszna. Spójrz na martwe ciało Pchurishravasa zabitego przez Satyaki podziobane i poszarpane przez krwiożercze ptaki. Jego ojciec Somadatta leżąc na swym łożu ze strzału zdaje się ciągle potępiać Satyaki za ucięcie jego synowi głowy. Spójrz, jak tonąca w łzach matka Pchurishravasa przemawia do swego męża Somadatty, o mężu, dzięki dobremu losowi nie musisz oglądać tej straszliwej rzezi pcharatów. Która swym widokiem przypomina zniszczenie całego wszechświata na koniec Ceonu. Nie musisz patrzeć na martwe ciało swego syna, który za życia wykonał wiele rytuałów ofiarnych rozdając ogromne dobra, i którego proporzec zdobi słupek ofiarny. Nie widzisz go jak leży na swym łożu ze strzał bez ramienia, które odciął mu Arjuna, będąc pokarmem dla dzikich bestii. Nie widzisz złotego baldachimu który zdobił jego rydwan i który leży teraz złamany na ziemi. Dzięki dobremu losowi nie słyszysz płaczu swoich synowych, który jest jak przeraźliwy krzyk stada lecących żurawi. Utraciwszy swych mężów i synów biegają nieprzytomnie wśród trupów z rozplecionymi warkoczami ubrane w jedną suknię. Spójrz na te nieszczęsne żony Pchur i Śrawasa jak lamentując upadają twarzą na ziemię. Jakże słynący ze swej prawości Arjuna mógł dokonać równie okrutnego czynu, jak odcięcie mu ramienia w momencie, gdy cała jego uwaga była skoncentrowana na walce z Satyaki. Satyaki popełnił jeszcze większy grzech odcinając mu głowę w momencie, gdy wycofał on swe zmysły z walki i zanurzył się w medytacjach. Spójrz na tego wojownika zabitego przez dwóch wrogów przy pomocy dwóch nieuczciwych ciosów. Jego żona o wąskiej talii położyła sobie jego odcięte ramię na kolanach i gorzko pochlipuje mówiąc, o mężu, tutaj jest twoja ręka, którą rozchylałeś moje szaty, dotykałeś moich piersi i ud i pieściłeś mój brzuch. Tutaj jest twa ręka, którą zabijałeś setki wroga uwalniając swych przyjaciół od niepokoju i którą obdarowywałaś braminów krowami. Arjuna uciął ci ją bezprawnie na oczach Kryszny. O Kryszna! Czy będziesz wychwalać ten czyn Arjuna przed zgromadzeniem królów? Czy będzie go wychwalał sam Arjuna? Spójrz jak zmęczona umilkła i jak pozostałe żony pchuri i Shravasa płaczą teraz nad nią, jakby była ich synową. Spójrz na mojego brata i szefa Gandharvu siaku niego zabitego przez Sahadewę. Spójrz na te setki ptaków, które obsiadły jego martwe ciało. Choć przedtem był wachlowany wachlarzami o złotych rękojeściach, teraz jest wachlowany skrzydłami ptaków żywiących się padliną. Za życia był one zdolny do przebierania tysięcy różnych form i będąc mistrzem przebiegłości na oczach królewskiego zgromadzenia pokonał króla prawa przy pomocy oszustwa w grzewkości i pozbawił go jego królestwa. Sahadewa w rewanżu okradł go teraz z jego życiowego oddechu. Cała jego wielka moc oszustwa została spalona przez energię Sahadewy. Siakuni swymi umiejętnościami grywkości doprowadził do śmierci moich synów. To on rozpalił ten ogień nienawiści wśród pcharatów, doprowadzający moich synów, jego samego jak i wszystkich ich krewnych i zwolenników, do zniszczenia. Teraz jednak, choć był niegodziwą duszą, zdobył regiony wiecznej ekstazy dzięki swej walce z bronią w ręku. Boję się, czy i tam swymi oszustwami nie skłóci moich prostolinijnych synów ze swymi braćmi. Spójrz na tego heroicznego króla Kampchodżów, Sudakszinę, o karku potężnym jak kark byka, leżącego na ziemi i pokrytego kurzem, choć zasługuje, aby spoczywać na najlepszych dywanach. Na widok jego potężnych ramion pokrytych krwią zamiast pastą sandałową, jego żona zalewa się łzami. Swym słodkim głosem lamentuje — O mężu, rozkosz bycia w twych ramionach nigdy mnie nie opuści. Cóż ja teraz nieszczęsna zrobię bez ciebie? — Drżąc z żalu na całym ciele zanosi się głośnym szlochem. Spójrz na tłumy pięknych kobiet. Choć umęczone i wystawione na promienie słońca, ich piękno ich nie opuszcza tak jak nie opuszcza wystawionych na słońce girland noszonych przez niebian. Spójrz na heroicznego władcę Kalingów, który leży na nagiej ziemi. Jego potężne ramiona ciągle zdobią złote na ramionniki. Spójrz na lamentujące młode damy zgromadzone wokół króla Makhadów, Jayaceny. Ich melodyjne zawodzenie łamie mi serce. Choć zwykłe spać w kosztownych łożach, zrozpaczone padają na nagą ziemię. Spójrz na młode damy zgromadzone wokół swego męża księcia Rihadwala, władcy Kosalów. Jak zalewają się łzami i tracą zmysły, próbując oczyścić jego ciało ze strzał pochodzących z łuku Abchimaniu. Ich umęczone słońcem twarze wyglądają jak opadłe płatki lotosu. Spójrz na synów tchli w kwiecie wieku śpiących na swym łożu ze strzał i na pięciu braci Kekajów zabitych przez brami na dronę. Ich złote zbroje i girlandy oświetlają ziemię jak płonący ogień. Spójrz na króla drupadę zabitego przez dronę który leży na ziemi jak potężny słoń zabity przez lwa. Jego biały baldachim wygląda jak księżyc na jesiennym niebie. Spójrz na króla cedów, tchrisztaketu, zabitego przez dronę. Po zabiciu tysięcy wrogów leży teraz na ziemi jak potężne drzewo wyrwane przez wiatr. Jego lamentujące żony otoczyły jego ciało rozszarpywane przez krwiożercze ptaki. Spójrz na jego syna zabitego przez dronę który zawsze wspierał swego ojca w walce i połączył się z nim nawet w śmierci tak jak syn Durjotany, Lakshmana. Spójrz na braci Awanti, Winde i Anu Winde w złotych zbrojach i na ramiennikach uzbrojonych ciągle w swe miecze i łuki. Leżą na ziemi jak dwa ukwiecone drzewa siala wyrwane z ziemi przez wiosenną burzę. O Pandewowie i ty sami musicie być nie do zniszczenia, skoro udało się wam uniknąć śmierci z rąk pchiszmy, drony, krypy, karny i innych wielkich wojowników kaurawów. Cóż za straszliwe odwrócenie losu przyniósł czas. Ci wielce wojownicy, którzy byli zdolni do pokonania samych bogów przy pomocy swej broni, sami zostali zabici. Widać nie istnieje nic trudnego dla przeznaczenia, skoro w walce zginęli nawet ci wielcy Herosi. Mojego syna Duryothane uznałam za zabitego już wtedy, gdy powróciłeś do Upaplawii bez zrealizowania swej pokojowej misji. Bhishma i Widura rzekli wtedy do mnie, O Ganthari, uwolnij się od swego przywiązania do swych synów. Wiedziałam, że moi synowie wkrótce obrócą się w Proch. Bo słowa wypowiedziane przez takie osoby jak oni nie mogły być pozbawione znaczenia. 2. Gandhari rzuca klątwę na Krysznę obwiniając go o to, że nie zapobiegł rzezi i pcharatów. Gandhari po wypowiedzeniu tych słów opadła na ziemię bez zmysłów. Utraciwszy cały swój hart ducha poddała się żalowi. Z sercem poruszonym przez gniew i żałość całą winę za tę wojnę przypisała Krysznie. Rzekła. O Kryszna, dlaczego patrzyłeś na rzeź Pandawów i Kaurawów z obojętnością, byłeś przecież zdolny do zatrzymania tej rzezi, skoro sam chciałeś tej powszechnej masakry, zbierz teraz owoc swego czynu, będąc w posiadaniu siły duchowej, którą zdobyłam swą pobożnością, przeklinam cię, ponieważ pozwoliłeś na to, aby Pandawowie i Kaurawowie zniszczyli się własnymi rękami. Ty sam również doprowadzisz do śmierci wszystkich swoich krewnych i przyjaciół i po upływie 36 lat sam zginiesz w dżungli przypadkową i nędzną śmiercią. Kobiety Twego rodu będą opłakiwać swych martwych mężów, synów i ojców tak jak kobiety pcharatów. Kryszna usłyszawszy te słowa rzekł ze słabym uśmiechem, o Ganthari, wiem doskonale, że poza mną samym nie ma nikogo w całym wszechświecie. Kto byłby w stanie zniszczyć mój ród w jadawów? Jest więc moją wolą to uczynić. Swą klątwą pomagasz mi w zrealizowaniu tego zadania. Ponieważ nikt nie potrafi ich zniszczyć, muszą się zniszczyć własnymi rękami. Słowa Kryszny wzbudziły w sercach pandawów silny niepokój i przygnębienie. Kryszna rzekł do Gandhari, O królowo, oczyść swe serce z żalu. Sama ponosisz przecież winę za tę straszliwą rzeź pcharatów. Twój syn Duryodhana był grzeszną duszą, zawistną, okrutną i arogancką, samym ucieleśnieniem wrogości i nieposłuszeństwa nakazom starszych. Pozwalając na jego podłe uczynki traktowałaś je, jakby były dobre. Dlaczego chcesz całą winę mi przypisać? Opłakiwanie tego, co już się stało i nie odstanie zwiększa jedynie żal. Bramińska kobieta rodzi dzieci, których przeznaczeniem jest asceza, krowa rodzi zwierzęta pociągowe. Kobyła szybkiego ogiera, szudra rodzi sługę, kobieta waisiów pastucha, a kobieta z kasty krzatrijów rodzi synów, których przeznaczeniem jest bycie zabitym. 3. Jut rozkazuje, aby wykonać odpowiednie ryty pogrzebowe dla wszystkich poległych. Gandhari z sercem ciągle wzburzonym słysząc te nieprzyjemne słowa, Kryszny nie powiedziała nic. Król teraz z kolei zdołał już opanować swój żal zrodzony z szaleństwa i rzekł do króla prawa: O Józgiszczkira, jeżeli znasz, powiedz mi liczbę tych, którzy stracili w tej wojnie życie i liczbę tych, którzy tę wojnę przeżyli. Józgiszczkira rzekł: O królu, w tej wojnie stracił życie jeden bilion. 660 milionów i 20 tysięcy osób, a 240 tysiącom i 165 herosom udało się ją przeżyć. Król rzekł, o Judhisztkira, powiedz mi, dokąd udają się te wszystkie osoby, które poległy. Judhisztkira rzekł, o królu, wojownicy o wielkiej odwadze, którzy oddają swe życie radośnie i bez odcienia strachu, udają się do Królestwa Indry. Podczas gdy ci, którzy wierni obowiązkowi wojownika pozostają na polu bitewnym, choć ranni i pozbawieni broni, przybierają świetlistą formę i udają się do świata Brahmy. Ci, którzy wiedząc, że śmierć jest nieuchronna, oddają swe życie bez entuzjazmu, przebywają w towarzystwie Gandharwów, a ci, którzy zostają zabici w momencie ucieczki lub prosząc o łaskę, udają się do świata Guchjaków. Wszyscy pozostali, Którzy zginęli w różny sposób w walce udają się na teren północnego Kuru, Uttara-Kuru. Król tkritarasztra rzekł, o Yudhishthira, dzięki jakiej mocy potrafisz widzieć to, co widzą jedynie wielcy asceci? Czy wypada mi tego słuchać? Yudhishthira rzekł, o królu, wiem o tym wszystkim dzięki darowi duchowej wizji, którym obdarował mnie prorok Lomasa podczas naszej wędrówki do Świętych Brodów którą podjęliśmy w czasie naszego wygnania. Ponadto, jeszcze przedtem zdobyłem ją dzięki mocy wiedzy. Król Tchuritarasztra rzekł, o królu prawa, zgodnie z nakazami we ciała wszystkich tych, którzy polegli w bitwie, powinny zostać spalone na ich stosie pogrzebowym. Wśród poległych są jednak także tacy, którzy stracili wszystkich krewnych i przyjaciół i nie mają nikogo, kto mógłby dla nich zapalić święty ogień. Cóż powinniśmy w tej sprawie uczynić? Jak mamy realizować nasze obowiązki? Kto powinien wykonać dla nich ryty pogrzebowe? Co się stanie z tymi, których ciała zostały pożarte przez sępy i szakale? Czy zdołają oni dotrzeć do niebiańskich regionów dzięki swym zgromadzonym zasługom? W odpowiedzi na pytania króla Tritarasztrejud Kisztki rozkazał kapłanowi Kaurawów Sudharmanowi, kapłanowi Pandawów Tchaumi. Sanjali, ktuty był sutą, mądremu widurze, synowi Tchuritarasztry ze służącą Jujutsu i wszystkim swym służącym pod kierunkiem swego woźnicy Indraseny, aby wykonali odpowiednie ryty pogrzebowe dla wszystkich poległych. Realizując rozkaz ją w wymienieni, wyżej zebrali potrzebne do rytów drewno sandałowe i aloesowe, oczyszczone masło, kosztowne suknie z jedwabiu pokropione perfumami, stosy wysuszonego drewna. Połamane rydwany i różne rodzaje broni, i rozpaliwszy stos pogrzebowy, spalili ciała królów w odpowiednim porządku. Niektórych poległych uchonorowano honorowano specjalnymi darami składanymi umarłemu, innych odśpiewywaniem hymnów z Samawedy, jeszcze innych żegnano płaczem i lamentem. Śpiewy pogrzebowe i lamenty kobiety budziły przerażenie w sercach wszystkich żywych istot. W ciemnościach bezdymne ognie stosów pogrzebowych wyglądały jak planety jasno świecące na nocnym firmamencie. Polegli nieposiadający rodzin i przyjaciół, którzy mogliby ich pochować, zostali zgromadzeni razem i na rozkaz Juthisztchir zostali spaleni przez widurę w tysiącach stosów suchego drewna. 4. Podczas rytuału ofiarowania wody dla umarłych opłakująca karne Kunti informuje Pandawów, że był on ich bratem. Po wykonaniu rytów pogrzebowych dla wszystkich poległych jutkisztki Rast thritarasztrą na czele ruszyli z procesją w kierunku świętych wód Gangesu o wysokich brzegach rozlanych szeroko i tworzących liczne jeziorka. Przybywszy tam zdjęli swe górne szaty, złote ozdoby, pasy i zdobiące ich ramiona złote na ramionniki, podczas gdy kobiety z płaczem i lamentem wykonały rytuał ofiarowania wody dla swych ojców, mężów, braci, synów wnuków przyjaciół. Gdy te żony herosów wykonywały ten ryt, rzeka wypełniła się wodą ułatwiając im do siebie dostęp. Jej szerokie brzegi wypełnione tłumami żon poległych herosów gościły spektakl smutku i żałoby. Matka Pandawów, Kunti, w nagłym paroksyzmie żalu zalewając się łzami rzekła do Pandawów, o synowie, ten wielki łucznik i naczelny dowódca!